Huragany, powodzie, susze, pogoda na ziemi potrafi być zabójcza. Zresztą często niestety jest. A czy tak samo zabójcza i niebezpieczna potrafi być pogoda kosmiczna? No bo okazuje się, że w kosmosie też mamy pogodę. I o tym jest dzisiejsze Pop Science. Mówi się, że jak polecisz samolotem ponad chmury, to już nie ma pogody, więc tam zawsze świeci słońce, dzieci się uśmiechają i generalnie jest fajnie. A jednak okazuje się, że pogoda jest cały czas. Jak polecisz samolotem ponad chmury na odpowiednio dużą wysokość, to jesteś zdecydowanie bardziej narażony na działanie promieniowania jonizującego, które dociera do nas, czy może powiązane jest z elementami, które docierają do nas z kosmosu. Więc rzeczywiście możesz być powyżej pułapu chmur, możesz być na granicy tej troposfery, tej najniższej części naszej atmosfery, a nie do końca być bezpiecznym i o, nie do końca tak nie pada, a jednak coś pada. Warto zdawać sobie sprawę, że ta pogoda na Ziemi to jest jedno, a pogoda kosmiczna to jest może nie do końca coś zupełnie innego, bo pogoda kosmiczna ma bardzo duży wpływ też na tę pogodę, która jest na Ziemi. Ale przede wszystkim ma duży wpływ na to, co wysyłamy w przestrzeń kosmiczną, na to, co budujemy na powierzchni Ziemi. I o wielu rzeczach wspominaliśmy, tylko dzisiaj myślę, że spróbujemy to jakby zapiąć w taką całość właśnie związaną z pogodą kosmiczną, bo może być niebezpieczna. I dzisiaj bardzo duży jest nacisk na to, żeby śledzić te elementy związane z przestrzenią kosmiczną, które mają realny wpływ na to, co kosmiczną pogodą nazywamy. No dobra, to odpowiedzmy sobie od razu na takie pytanie, które chyba kołacze w głowach wszystkich, jak tylko słyszą o pogodzie kosmicznej, o promieniowaniu ze Słońca, które może uszkodzić naszą elektronikę i tak dalej. Czy faktycznie nasze Słońce jest w stanie wyemitować taki puls, takie uderzenie tych rozpędzonych cząstek, bo musimy wiedzieć, że to są rozpędzone po prostu do olbrzymich prędkości protony na przykład, które wbijają się w naszą atmosferę, a ponad atmosferą są te nasze satelity. Czy faktycznie ta kosmiczna pogoda byłaby w stanie pozbawić nas technologii? A po co aż tak mocno? A przypomnij sobie pana Twittera, który wysłał kolejną partię satelitów Starlink i właśnie ze względu na aktywność Słońca, wcale nie jakąś przerażającą, ale taką delikatnie podwyższoną, okazało się, że ziemska atmosfera, poddając się właśnie pewnym elementom związanym z dostarczeniem większej ilości energii ze Słońca niż zazwyczaj, ziemska atmosfera delikatnie się rozszerzyła, bo ona też pulsuje. Energia cząstek powoduje, że ta atmosfera delikatnie zmienia swoje granice. Źle to zostało przewidziane. No i satelity systemu Starlink, zamiast polecieć troszeczkę wyżej, to zostały wyhamowane w atmosferze i ostatecznie, z tego co pamiętam, spłonęły w atmosferze, przestano się nimi zajmować i to było chyba kilkanaście, jeśli nie więcej, jeśli nie kilkadziesiąt. Tak, to było dokładnie to samo, jakby nie spodziewano się, że będzie tych cząstek aż tyle tam i po prostu wyhamowały satelity. Więc tutaj widać absolutnie realny wpływ czynników zewnętrznych, które wpływają na najbliższe otoczenie Ziemi. Generalnie można już w tym momencie podać definicję kosmicznej pogody. To jest suma wszystkich czynników pochodzenia kosmicznego, która wpływa na ziemską magnetosferę, atmosferę, ale także, co myślę bardzo ciekawe, na ziemską litosferę. O proszę bardzo, czyli kamienie. Czyli to co mamy tutaj. Tak. I teraz pytanie, jak kosmiczna pogoda może wpływać na skorupę ziemską, na powierzchnię Ziemi. Ale to potem. Na razie zostańmy przy tych tragediach, bo wiesz, bo
No, mnie to zastanawia, bo często się straszy tym bardzo mocno. Znaczy, tak. Wiemy, że były takie burze magnetyczne, że paliły się papierki te takie nasączane w telegrafach swego czasu. Wiemy, że były wielki blackout w Kanadzie chociażby, tak. Gdzie padła sieć elektryczna. Tam ona była mało modernizowana, natomiast my gdzieś tam no jednak staramy się modernizować. Znaczy, nie my osobiście z Leszkiem nie chodzimy z kluczami. No nie ja chodzę, ja tak. No dobra, to Leszek sam był niebezpieczny, więc zamknąłem Nord Stream 2. Okej, okay, dobrze, dziękujemy. W każdym razie jakby są modernizowane te sieci elektryczne, więc generalnie staramy się chronić przed tą kosmiczną pogodą. Natomiast zastanawiam się właśnie, czy faktycznie tak jak ostatnio był taki bardzo mocny puls, on minął na szczęście Ziemię, tak. nie trafił bezpośrednio w nas, ale czy taka potężna erupcja, wyrzut masy koronalnej ze Słońca mógłby naprawdę, naprawdę nam zagrozić tak, żebyśmy po prostu mieli bardzo dużo problemów. Bo już nawet nie mówię o tym, że ta cała elektronika by się spaliła, pewnie nie. Pewnie część by została, no ale to jednak byłyby gospodarcze, straszne jakieś tam konsekwencje, tak. Prawdopodobnie konflikty by się rozpętały. Jedne próbowałyby kraje skorzystać z tej sytuacji, gdzieś tam swoją agendę rozpocząć i tak dalej, więc no, widzieliśmy już takie rzeczy przy dużo mniejszych efektach. Także zastanawiam się, na ile faktycznie Słońce może nam takiego fuckera po prostu pokazać i powiedzieć, a wy tutaj karaluchy. To zdarzenie Carringtona, które przywołałeś, o którym zresztą tam gdzieś w którymś odcinku mówimy chyba troszeczkę więcej, o tych blackoutach, gdy mówiliśmy, to zdarzenie, gdyby powtórzyło się dzisiaj, to byłoby naprawdę zabójcze. Dlatego, że wtedy w połowie XIX wieku mieliśmy co najwyżej telegrafy jako urządzenia elektryczne i tu właśnie ten zaindukowany prąd w liniach telegraficznych, on powodował, że powstawały te iskry, że paliły się te nasączone właśnie alkoholem taśmy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdyby taka fala cząstek naładowanych dzisiaj dotarła w pobliże Ziemi, dotarła do i dostała się do ziemskiej magnetosfery, to niestety mogłaby być już, tak się szacuje, zabójcza dla większości satelitów. Czyli wiemy, że Słońce już raz coś takiego zrobiło, więc może nam taki los zgotować. To co mówiłeś, to no, miało miejsce chyba jakieś półtora, dwa miesiące temu. Właśnie doniesiono o tej dużej erupcji, ale na szczęście strumień, ten duży blob, taki plazmoid cząstek ominął Ziemię. Gdyby dotarł, no to szacuje się, że mogłoby być to zdarzenie podobne w skutkach. I tutaj... Spokojnie, 2023 dopiero przed nami. Tak. I tutaj kwestia wygląda tak, że w momencie, gdy taki rozbłysk i koronalny wyrzut materii, gdy następuje, my mamy, po pierwsze, mamy w zasadzie zero czasu, żeby uchronić się przed promieniowaniem, podwyższonym natężeniem promieniowania elektromagnetycznego. No bo to promieniowanie elektromagnetyczne dociera ze Słońca do Ziemi po około 8 minutach w całym zakresie, czyli docierają fale radiowe, światło, ale też promieniowanie rentgenowskie i gamma. Natomiast te rodzaje promieniowania generalnie nam jakoś tu szczególnie nie szkodzą. To promieniowanie, ono z satelity jest w stanie spenetrować, jeżeli wewnątrz satelity znajdują się astronauci, czy wewnątrz stacji kosmicznej, czy jakiegoś innego obiektu, no to może być absolutnie niebezpieczne, bo ilość tego promieniowania gamma, ona może być, mówiliśmy też i wspominaliśmy o tym, jak niebezpieczne. Tak, może przez dosłownie... fakt, że jest to promieniowanie jonizujące. Pojedyncza cząstka może nieźle namieszać. Tak, to no tutaj ten strumień musiałby być, no pojedyncza tam nie zrobi jakiejś, ona namiesza, w sensie możemy sobie wyobrazić, tak, ten tor przelotu. Natomiast astronauta od tego nie umrze, ale jak będzie to strumień, to już jest problem. Zresztą astronauci te cząstki czasami widzą, bo właśnie kiedyś okazało się, że astronauci po zamknięciu oczu widzą jakieś błyski. No i te błyski to właśnie cząstki promieniowania. Ale i na Ziemi możesz coś takiego zaobserwować czasami. Tak, pojawiają się taki błysk takie nagle błyski, biały. Tak, no. I to nie wiem, albo znaczy, że masz coś z oczami, albo to może być też to, bo tak, wygląda dokładnie tak też samo. Też są takie, ja ostatnio się dowiedziałem, że
czasami jak patrzymy gdzieś tam w dal i tak nasze oczy jakoś tak, nie wiem, ten wzrok skoncentrujemy na czymś, to czasami wyostrzają nam się takie dziwne, jakieś takie dziwne pasemka, dziwne cząsteczki. To są jakieś białka, które w oku się znajdują i czasami, inne można to zobaczyć, ale to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, natomiast jeszcze masz coś takiego, że też słyszałem, że widać cienie białych krwinek też czasami, nie? Takie właśnie kropki przelatujące i tak dalej, ale no nie wiem, tak mi kiedyś okulista mówił, ale może sobie po prostu drwił. Najprawdopodobniej mówi, o, ten człowiek się nie zna, to teraz mu opowiem. Tak, to są cienie twoich poprzednich inkarnacji. Jak się dobrze wpatrzysz... O inkarnacjach to było albo będzie w innym tym. Także lećmy z pogodą. Okay. Czyli jednym słowem, chyba kosmiczna pogoda może nas zniszczyć. Z taką tezą posłuchajmy, czym ona bo teraz, jest. Teraz jest jeszcze kolejna jakby rzecz związana z tym koronalnym wybuchem, czy tym koronalnym wyrzutem materii. Tutaj taki może zrobimy króciutką informację, bo głównym źródłem, takim głównym znacznikiem, traserem tego, co nazywamy kosmiczną pogodą, jest Słońce. I o Słońcu już mówiliśmy swego czasu, ale myślę, że tutaj o tym, jak działa Słońce i jak dochodzi do tych wybuchów i jak to się dzieje, że w tym cyklu właśnie 11-letnim to Słońce zaczyna nam szaleć właśnie teraz. Słońce staje się coraz bardziej niespokojne właśnie teraz. Jak to dziecko chyba takie, pokazywałeś jakieś te 2 czy 3 tygodnie temu na swoim kanale zdjęcie zaćmienia Słońca na Marsie, sfotografowane przez łazik, zaćmienie. I na tym Słońcu było widać plamy słoneczne. Tak, to właśnie plamy słoneczne są tym elementem, który od samego początku pokazał nam i nauczył nas, że Słońce zmienia się w cyklu 11-letnim zmiany ilości plam, a jak potem się okazało, w cyklu tak naprawdę 22-letnim, który związany jest ze zmianą biegunów, czyli Słońce po 11 latach przebiegunowuje się, a po dalszych 11 wraca do swojej jakby tej pierwotnej postaci, jeśli chodzi o kształt pola magnetycznego. Wiemy, ale to o tym porozmawiamy później, o Słońcu. I właśnie taka informacja, te wszystkie kwestie związane ze Słońcem umieścimy odcinku specjalnym. Tak, odcinku dla wspierających, także macie ochotę, to zapraszamy. Do tej pory były opisy szersze książek i tak dalej, ale daliście znać, że chcielibyście też jakieś dodatkowe takie naukowe rzeczy. Tutaj to Słońce, to Słońce jakby przewrócimy do góry nogami i myślę, że stanie się jasne, jak to się dzieje, że w ogóle na Słońcu dochodzi do tych rozbłysków. Jak to się tak naprawdę nie wiadomo do końca, jak to się dzieje, że ten rozbłysk, potem dostaje takiego dodatkowego jakby kopniaka w koronie słonecznej. No i teraz tak, dociera do nas najpierw promieniowanie elektromagnetyczne, no bo światło porusza się najszybciej, a potem stopniowo zaczynają docierać najpierw te najbardziej energetyczne cząstki. One potrzebują czasami kilkunastu, ledwie minut. Więc dlatego my w tym momencie obserwujemy Słońce zawsze i ze wszystkich praktycznie stron. Mamy kilka satelitów, obserwatoriów, nie tylko na orbicie wokół ziemskiej, ale na orbicie wokół słonecznej, które pokazują, jeśli coś się dzieje i przesyłają nam zdjęcia i informacje, tak abyśmy mogli w porę zareagować. Solar Dynamic Observatory, SOHO. Stereo, to są te dwa, które są w punktach libracyjnych orbity ziemskiej. Jeden wyprzedza Ziemię, drugi i one widzą te fragmenty Słońca, których nie widać aktualnie z Ziemi. A to jest fajne, bo już wcześniej widzimy, że na przykład w naszym kierunku zaczyna zbliżać się ten gotujący się punkt zapalny, z którym może właśnie się skończyć. A jeszcze jest jedna sprawa. Słońce rotuje. Rotuje w tempie różnym, w zależności, bo ono rotuje różnicowo. Najszybciej na równiku wyjaśnienie, jak to wpływa na aktywność Słońca, będzie właśnie w tym odcinku dodatkowym. Natomiast Słońce rotuje i teraz można sobie taki prosty eksperyment. Wziąć jakąś
nie wiem, mokrą ścierkę i zacząć nią kręcić. Te kropelki, one oczywiście będą tworzyły taką spiralę. Więc tutaj to rotujące słońce też, ono nie wyrzuca tych cząstek natychmiast, tylko tworzy się taka rozszerzająca się, nie wiem jak to nazwać, rozeta, taki obszar. Więc w momencie, gdy my zobaczymy, że już coś się dzieje z boku, to coś jest duża szansa, że dotrze. I oczywiście tutaj odpowiednie wyliczenia są robione. Jest mnóstwo serwisów, tak, też działających i pokazujących, jaki jest aktualny stan Słońca. Ja ze swej strony polecam, jest takie coś, co się nazywa spaceweather.com. Tak, korzystamy z Astrokawia. Tak, jest to strona, na którą też czasami zaglądam. I tam są też informacje, oprócz tych słonecznych, też inne, oczywiście, związane z kosmiczną pogodą, ale do tego dojdziemy. No i te cząstki najbardziej energetyczne, te, które są najbardziej niebezpieczne, te, które są takimi naprawdę pociskami, one docierają już po kilkunastu minutach do powierzchni Ziemi. Tutaj na szczęście pole magnetyczne jest tym czynnikiem, który chroni nas w dużej mierze przed naładowanymi elektrycznie cząstkami. Większość z nich sobie leci dalej w przestrzeń kosmiczną. Natomiast część zasysamy. Tak, natomiast one tworzą taki warkocz, który taką strukturę, która omiata Ziemię. Natomiast to, co jest ważne, te najbardziej energetyczne, one mimo wszystko przedzierają się w głąb pola magnetycznego. Mimo wszystko działają i tutaj niebezpieczeństwo jest dla satelitów telekomunikacyjnych, czyli tych, które krążą wysoko, na wysokości 36 tysięcy kilometrów nad powierzchnią Ziemi. 42 tysiące tam z hakiem od środka Ziemi, krążą po orbicie, czy na orbitach tych geosynchronicznych, geostacjonarnych. No, jak zwał, tak zwał. One obiegają Ziemię dokładnie w takim samym czasie, jak Ziemia się obraca. I mogą oberwać takimi cząstkami i niestety możemy mieć problem z transmisjami satelitarnymi i innymi rzeczami. Tu warto od razu, że tak powiem, trochę w pop pójść, czyli na przykład ja mogę dwa filmy, które o Słońcu, skoro zaczęliśmy o Słońcu, traktują w fajny sposób i to w dwojaki sposób. Mhm. Pierwszym będzie ten paździerz 2012, który się pojawił chyba nawet w tym roku, mam wrażenie, czy jakoś tak. On opowiadał oczywiście o tych wszystkich kataklizmach, które miały się w 2012. Tutaj w kalendarz, co prawda, Azteków mamy, a nie Majów, ale tam ta legenda, że kalendarz Majów się kończył właśnie w 2012, tak. I to miało być to. O co tam chodziło? Tam faktycznie się wszystko naraz zadziało. Przebiegunowanie Ziemi, dinozaury spod Ziemi i inne dziwne rzeczy. Ale Słońce właśnie zaczęło wyrzucać z siebie dużo tych takich szybkich neutrin, nie? Neutrina, tak. Tylko że tutaj które zaczęto obserwować w dużo większej liczbie, więc wiadomo było, że coś tam się nie halo dzieje. I generalnie w tym filmie, poza tym, że film jest fajny, widowiskowy, robił to chyba ten sam reżyser, który zrobił tego Gniota ostatniego, po prostu film, od którego naprawdę bolą zęby i oczy wypadają. Okay. Moonfall. To nie widziałem, bo jeszcze mam oczy. Ja też mam, bo przytrzymałem. Tak? Ale jak wychodziły. Takie pieski, tak, które on tak ten film mnie tak jak młotem, dokładnie, że te oczy chciały wyjść. Jak te pieski się mopsy nazywają, tak że nie można go w główkę uderzyć, bo poważnie, oczy wypadają. Okej, okay, brzmi jak tak słyszałem, Legend. Tak słyszałem, ale nie bijcie swoich mopsów w tył głowy. Dokładnie, sprawdzajcie tego. Więc w tym filmie, no tym jakby elementem, który jest podstawą, ale też jest mało realny, jest właśnie użycie przez scenarzystów neutrin, które to neutrina wpływały na ziemską nie tyle skorupę, co płaszcz ziemski, powodując, że coś się tam zaczęło dziać i te trzęsienia ziemi, tam inne rzeczy się zaczęły masowo pojawiać. Typowo coś tam przeczytali, ale nie do końca wiedzieli, o czym mówią. Tak, to jest dokładnie to, chociaż film jest widowiskowy i taki taki hollywoodzki. Tak, a drugi film, który znowu po drugiej stronie spektrum, czyli Słońce nie jest nadaktywne, tylko mało aktywne, to Sunshine, o którym też już w stronę Słońca wspominaliśmy, znakomity film. Co prawda znowu założenie filmu, czyli wysłanie jakichś ładunków, tak. Jakiegoś deuteru, czy nie wiem, czy czegokolwiek, co ma
pomóc Słońcu poprzez dodatkowe działanie jest absolutnie absurdalne. To tak jakby, nie wiem, bakteria miała pomóc nam, prawda, nie wiem co. A jedna, ale podnosić sztangę, dosłownie. Ale zobacz, jedna bakteria i organizm jakby się od razu się rozmnożyła. Potem... No, musiałaby się rozmnożyć, a statek się nie rozmnożył, nie? Jednak no właśnie. Wszystko. Wiesz, jedna bakteria, jak bardzo zjadliwa by nie była, nie jest w stanie ci krzywdy zrobić, bo jest za mała w stosunku do twojego organizmu. A tutaj tak to miało właśnie wyglądać, że mamy dosłownie statek kosmiczny z jakimś ładunkiem, który miał pobudzić Słońce, co też jest swoją drogą śmieszne, no bo w jaki sposób miałoby pobudzić Słońce? To nie na tym działa zasada Słońca. Jakbyśmy tam wodoru odjęli na przykład, to ono dłużej by mogło, wiesz, jest coś takiego. Ale to są, ale to jest, no my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Słońce jest... gigantyczne. To jest Słońce, a tu jest Ziemia. Pewnie nawet nie widzicie. Jak na telefonie jesteś, to nawet nie patrz, bo nie będziesz widział. Ziemia jest tak mała, że gdyby cała Ziemia spadła na Słońce, to w zasadzie nic by się nie stało. Słońcu. Tak, Słońcu. Nic by się nie stało. Nic by się, znaczy... nic wielkiego się nie stanie. Słońce by tego nie odczuło. No a skoro przywołałeś 2012, to proszę... Nie wiem, czy ta książka jeszcze, może jeszcze jest gdzieś do kupienia. Sympatyczna. Tadek Meszko, pisarz z Bydgoszczy, który swego czasu napisał, to jest pierwszy tom takiej dwutomowej powieści. Właśnie 2012, Gniew Ojca, oj. Dzieci Słońca, tam nie wiem, no, napisał. Powinien być taki pasek, wiesz, na tym. Tak, tutaj, Gniew Ojca. I właśnie 21 grudnia 2012 roku kończy się kalendarz Majów. Tak, dla wielu to data końca świata, ale tam jakieś jeszcze proroctwa były, jakieś inne rzeczy. On tutaj no, sporo różnych rzeczy wstawia. O, wiesz, że ja się bałem trochę? Wtedy? No bo jeszcze młody wtedy byłem. Nie? A ja sobie zrobiłem koszulkę. Wiesz, bo to było bez sensu, nie? To było takie na zasadzie jakby wszystkie te, jak one się nazywają, wszystkie jakby fakty mówią przeciwko temu, no nie? Ale takie kurde, ja powiem ci, że ten 2012 tak jak w samolocie, nie? Jakby tak. Wiesz, że prawie, że masz właściwie bardzo małą szansę, że coś się stanie, ale jednak no, gdzieś tam z tyłu głowy takie jest, nie? Ja tak mówię... Wtedy zrobiliśmy, pamiętam, w Planetarium Olsztyńskim imprezę Koniec Świata 12. Tak, zrobiliśmy taką imprezę i wiesz, były tam fajne rzeczy, koncert był. Ja wtedy zrobiłem sobie koszulkę taką dokładnie z datą 20/21/12/2012, koniec gry, game over. Także... Ale po latach się dowiedziałem, na czym to polega, wiesz? To się nazywa torowanie w mózgu. Jak dużo osób na przykład mówi o czymś, to twój mózg zaczyna jakby operować w takim właśnie paradygmacie. I przez to, że wtedy bardzo dużo właśnie było mówione we wszystkich mediach, na mediach społecznościowych i tak dalej, to ci się udziela po prostu na zwyczajnym świecie. Możesz jakby wiedzieć na zdrowy chłopski rozum, że to nie ma sensu, nic się nie stanie, ale przez to, że właśnie został sterowany twój umysł, twój mózg, to właśnie masz takie odczucia. Co zresztą, jak ktoś na przykład się zajmie jakimś tematem, to bardzo często widać, no nie? Jesteś neofitą w jakimś temacie, zaczynasz czytać i wszystkich próbujesz zarazić, bo u każdego to widzisz, bo twój mózg jest właśnie sterowany. Tak to niestety wygląda i tak to jest, więc no, oczywiście ta kosmiczna pogoda, ona stała się inspiracją dla filmu i przede wszystkim ta data 21 grudnia też została bardzo mocno powiązana z kosmiczną pogodą, bo tutaj absolutnie to Słońce wprowadzono, a mniej więcej, nie wiem, jakieś 10 lat wcześniej sama kosmiczna pogoda stała się bardzo ważna, bo tych satelitów było coraz więcej. Zauważono jakby ewidentnie, że Słońce ma wpływ na naszą infrastrukturę, tą satelitarną, ale też tą na powierzchni Ziemi. No i stacja kosmiczna, rok 2000, kiedy rozpoczęła swoją działalność, no to też mieliśmy tam ludzi, więc wiesz, palili po satelity. Było kilka alertów, były tam te pomieszczenia w stacji kosmicznej, które są troszkę lepiej przygotowane, żeby przyjąć taki impuls właśnie tych cząstek wysokoenergetycznych. Także w stacji kosmicznej to też odgrywa bardzo ważną rolę. Zresztą, zobacz, ta kosmiczna pogoda tutaj na naszej orbicie, ona może nie jest traktowana tak jakoś tak bardzo serio.
bo od tego no, jeszcze żaden astronauta nie umarł. Nawet ci, którzy rekordowo tam przez pół roku, nie wiem jaki jest rekord astronauty, chyba rok prawie był jakiś ork. Tak, radziecki jakiś ork był tak w kosmosie i wylądował i tam, nie wiem, mięśni prawie w ogóle nie miał. Bardziej szkodliwe są te kwestie związane z zanikiem mięśni, tak, z krążeniem krwi. Doprecyzujemy, miał mięśnie, to była taka parabola po prostu. Znaczy miał, ale takie zdegradowane mocno. Dużo wątlejszy niż jak jest i chyba tutaj o tym też opowiadałeś i też gdzieś jakiś się, wiem, że się pojawiały elementy związane z wpływem braku ciążenia, tak. Nie braku grawitacji. Żebyście nie pomyśleli, że na orbicie wokół ziemskiej nie ma grawitacji. Tam nie ma ciążenia, bo ciążenie związane z grawitacją jest jakby redukowane przez inne siły działające na takie obiekty, ale to sobie zostawimy. Sobie. Ale to powoduje, że tam, nie wiem, puchnie twarz, jakoś ta limfa się źle, dużo się dzieje, że oczy, te ręce, zły wzrok się pogarsza. Dużo rzeczy się dzieje z organizmem. Łysiejesz, natomiast garba dostajesz. Tak, stajesz się nadpotentem. Dokładnie. No ja chcę lecieć, ja. Ważne jest to wtedy, gdy na przykład planuje się, bo ziemskie loty, poza tymi księżycowymi, ale one trwały tam raptem, nie wiem, 3 dni w jedną, 2 na księżycu i 3 z powrotem, tak? Już po... Nie, no później były tam i tygodniowe misje. Tak, ale, no to, ale to już po 2 tygodniach najpóźniej astronauci byli z powrotem, więc to nie jest aż takie, nie... chyba żeby byłoby naprawdę potężny wybuch na Słońcu, a księżyc jest zupełnie niechroniony, zupełnie nieosłonięty, tak? Także na Księżycu... Jak golas z tym, jak on się nazywa, parasolem w deszczu meteorytów. Tak, no nie, to jest tak, tutaj wiesz, jeżeli na Ziemi mówimy o tym, że dociera do powierzchni Ziemi w pewnej ilości promieniowanie ultrafioletowe i musimy się chronić, ale mimo wszystko ziemska atmosfera, ta strefa ozonowa, ona jest, tam nie ma tych dziur, to już wszystko jakby zostało bardzo, bardzo dokładnie wyjaśnione. Te procesy jakby trwają i one są naturalne, były, są i będą. Myślę, że po kres jakby naszej cywilizacji. Natomiast mimo wszystko od zawsze dociera i będzie docierać nadwyżka ultrafioletu, która powoduje zmiany skórne, więc musimy się chronić. I teraz wyobraźcie sobie, że na Księżycu w słoneczny dzień, tak, księżycowy, trwa długo dzień księżycowy, bo tam słoneczny, zimny poranek. Tak, księżyc rotuje wokół własnej osi dokładnie w takim samym tempie jak wokół Ziemi. Mniej więcej tyle samo trwa tam z dokładnością do 2 dni. Te fazy Księżyca się zmieniają, tak to wygląda. Więc gdybyście wyszli rozebrani i w Słońcu postali, to ten sam efekt, który na Ziemi jest po godzinie, na Księżycu byłby już po 4, może minutach, 5. Tylko wiesz, no tam jeszcze temperatura by byłaby, dosyć szybko zaczął się nagrzewać, nie? A tam no, w świetle słonecznym to nawet i ponad 100 stopni jest. Tak, to jest, to działałoby, całe promieniowanie byłoby zupełnie inaczej rozłożone. Mhm. Jeszcze dodatkowo troszeczkę tego gamma, troszeczkę rentgena, także byśmy tam... Już widzę te uzdrowiska, które by tam powstawały, nie? Wystaw tyłek na promieniowanie kosmiczne. Tak, na ten. I przed sobą... Stajesz tyłem do Słońca, a przed sobą masz kliszę, która ci się naświetla w trakcie. Nie, dobra, to zostawmy. To zrobimy za 20 lat. Ale popatrz, magnetosfera i atmosfera nas chroni. Stacja kosmiczna jest dosyć nisko, bo ona lata na wysokości ilu? Tam 600 kilometrów? 400. No to bardzo nisko, czyli jest... Ona się wręcz nurza w atmosferze. Tak, jeszcze. Nurza się jeszcze w atmosferze, co prawda nie tej gęstej, ta gęsta jest do 100-120 kilometrów. No ale w takich pojedynczych cząstkach się na tyle nurza, że trzeba ją przyspieszać. Ale na pewno jest tam magnetosfera, która chroni. To tak, no więc tutaj aż takiego... dużego niebezpieczeństwa nie ma. Jest to niebezpieczeństwo, którego nie można uniknąć, więc jak jest duży ten wybuch, no to
powstaje też duży strumień cząstek bezmasowych, bozonów, fotonów, tak? Fotonów wysokoenergetycznych. A tu chciałem zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo powiedziałeś o tym, że właśnie w 8 minut dociera do nas foton w promieniowaniu elektromagnetycznym. Tak. A te najszybsze cząstki rozpędzone, jakieś protony różne i tak dalej, docierają do nas już po kilkunastu minutach, tak. Więc to są już prędkości relatywistyczne. Tak, to jest jak w 99,9 prędkości światła. To jest jak w tym, jak on się nazywa, w Wielkim Zderzaczu Hadronów dosłownie, tak. Nie? To są takie energie, które gdzieś tam są to wysyłane, ale nie pojedyncze dosłownie protony. No, o tym kiedyś mówiliśmy, że pojedyncze takie cząstki mogą mieć energię nawet rzędu joula. A to o tym mówiłem, że jedna może zaszkodzić. Natomiast wiesz co, ja mówię teraz w kontekście innym, że musimy pamiętać, że w LHC tam tych protonów jest trochę, powiedzmy, one są rozpędzane pakietami po prostu, nie? Ale to jest, no wiesz, to są jakieś nierealnie wręcz małe ilości z naszej perspektywy. To są ledwo miliardy protonów. A tu potrafimy mieć wyrzut masy koronalnej porównywalny z planetą dosłownie, jeżeli chodzi o masę czegoś takiego. Więc to jest jedna rzecz, a druga, mój drogi, że oczywiście nie wszystkie są przyspieszone do takich relatywistycznych prędkości. Tak. Ale i tak to jest masa po prostu, to są tony, ciężko powiedzieć nawet ile tego jest, cząstek, które są po prostu przyspieszone. Zobacz, jakiego silnego kopa daje Słońce. Zwykły wiatr słoneczny to jest około miliarda ton plazmy na sekundę. Miliard ton plazmy. Przepraszam, milion ton na sekundę. Tak natomiast mówię, milion. Szybko tak. Mi się znaczy, to też nie jest dużo. Natomiast w czasie erupcji około miliarda ton materii jest wyrzucana. Tak? A ciekawe, ile z nich jest przyspieszone aż do takiej prędkości. Będą setki. To jest nawet, struktura nie? tego wybuchu. On ma taką struktura powiązana jest z polem magnetycznym. Z tym, że następuje rekonfiguracja pola magnetycznego. Niech to będą nawet setki ton, wiesz, po prostu w każdej sekundzie, czy dziesiątki nawet ton w każdej sekundzie. Tu mówimy o każdej sekundzie po prostu. A przecież to trwa, to się rozkłada dość długo w czasie. Więc dla mnie to jest po prostu coś niebywałego, jak niesamowitym akceleratorem cząstek jest Słońce, nie? I wyobrażam już sobie jakieś takie dzieła science fiction, które mogłyby wykorzystywać to, żeby robić kosmiczne wielkie zderzacze hadronów. Jest i o tym mówiliśmy. Możecie sobie sięgnąć do takiego bardzo wczesnego naszego odcinka Pop Science, kiedy była mowa o megastrukturach. I tam jest jedna taka megastruktura, która jest zwyczajną pętlą indukcyjną, czyli taką zwykłą pętlą, kawałkiem drutu i w momencie, gdy przelatuje przez nie strumień cząstek, to w tym drucie powstaje prąd elektryczny i tego typu elektrownie, myślę, że to jest najprostsze, co może być. Jedyną trudnością jest przesyłanie tej zgromadzonej energii na Ziemię. Natomiast myślę, że to jest wykorzystanie wiatru słonecznego w ten sposób jest tutaj absolutnie must have. Tak, w przyszłym miksie energetycznym. To jest zdecydowanie łatwiejsze niż budowanie, to też w fantastyce się pojawiają te takie wielkie pierścienie z paneli fotowoltaicznych. Myślę, że to, jakich technologii trzeba używać, jakich materiałów jako domieszek w półprzewodnikach, żeby panele fotowoltaiczne wybudować, to w jaki sposób to też wpływa na środowisko. My z jednej strony montujemy te panele i cieszymy się, że nie palimy w piecu czy coś tam, tak, że mamy czystą energię, ale z drugiej strony ten panel trzeba wyprodukować. No trzeba wydobyć metale ziem rzadkich, którymi domieszkuje się German albo krzem, tak? W zależności od tego, jakich tam półprzewodników czyli używamy. Zdecydowanie łatwiej byłoby w ten sposób. Myślę, że tak, bo tu wystarczy kawałek drutu, im większa średnica, im więcej zwojów, tym więcej energii uzyskamy. Natomiast... Czyli już wiecie, co się dzieje z tymi drutami, które pan Roman z ekipą podprowadzają. Tak. Budują wielką elektrownię na orbicie. O kurde, fajnie by było, nie? Taką... Dobra, lećmy z pogodą kosmiczną. Tak, ta nasza pogoda kosmiczna. No i teraz
Myślę, że to już wystarczająco, chyba żeśmy o tym dużo powiedzieli, jak te cząstki wpływają na satelity. W momencie, gdy jest alert, to satelity są wyłączane selektywnie. Tak? W momencie, gdy one wchodzą w ten obszar, gdzie te cząstki mogą razić, czyli nie są w cieniu Ziemi, to satelity są wyłączane. Mogą być i też te podstawy pod satelity, to się nazywa bordy, nie wiem jaka to jest taka nazwa, mniejsza o to, no, ten klocek, tak, będący satelitą, może mieć jedną część jakoś szczególnie wzmocnioną, tak, żeby satelitę obrócić, żeby on ustawił się taką stroną najbardziej bezpieczną. Coś takiego jak Parker Solar Probe ma też swoją taką. Tak, właśnie tak, są takie, że tak, w momencie, gdy przelatuje blisko Słońca, no to musi się obrócić tą osłoną w stronę Słońca, żeby rzeczywiście, żeby nie uległ uszkodzeniu. Natomiast jest zupełnie jakby inna kwestia związana z to, co jakby z czego należy zdawać sobie sprawę, to fakt, że cząstki naładowane, cząstki tej plazmy, która dociera do Ziemi, one zostają w dużej mierze uwięzione w ziemskiej magnetosferze. Zostają uwięzione i krążą w ziemskiej magnetosferze, pod magnetosferą, w warstwie zwanej jonosferą. Ta warstwa, gdzie jest ten podwyższona ilość cząstek. I tutaj działanie jest dwojakie. Po pierwsze, jonosfera jest bardzo nieregularna. Tworzą się tam takie obszary, gdzie gęstość naładowanych cząstek jest większa i mniejsza. I teraz odwołam się do waszego, drodzy nasi oglądacze i słuchacze, doświadczenia związanego z podglądaniem nocnego nieba. Nie zdejmą. Z oglądaniem nocnego nieba. Gdy patrzymy w gwiazdy, to gwiazdy migocą. Migocą, tak? Jest zjawisko, które nazywa się scintylacjami i związane jest z faktem, że światło przechodzi przez obszary o różnej gęstości i na granicy tych obszarów zagina się, dokładnie tak jak mamy pryzmat i światło przechodzi przez pryzmat i też ulega ugięciu, a dodatkowo jeszcze światło ulega w pryzmacie rozszczepieniu, ale to nie jest może istotne. Boże, całe szczęście w Muminkach była panna Migotka, a nie panna Scintylacja. Panna Scintylka. Scintylator i Scintylaczyni. Panna Scintylaczyni. Nie, to tak. Lepiej Migotka. Łatwiej zapamiętać. Okej, czyli przechodzi Migocze, gwiazda Migocze, bo powietrze Migocze, się bo rusza. Bez przerwy ten kierunek ku gwieździe się zmienia. Tak? Kierunek ku gwieździe związany z faktem, że światło od niej ulega odchylaniu, on się zmienia i ta gwiazda w polu naszego widzenia, ona bez przerwy tak lata. Tak, tak, i to powoduje, że migocze, planety nie migoczą, bo są na tyle blisko, że są już tarczą. Mimo, że my tej tarczy nie widzimy, ale one mają rozmiary na sferze niebieskiej i tutaj już ten efekt się kompensuje. Gwiazda, jakkolwiek byłaby jasna, jest punktem. I chyba, że jest Słońcem, to wtedy nie występuje ten efekt. Tak, no bo też jest blisko. Dokładnie i jest tak. Tarczą. O gwiazdach jeszcze dzisiaj troszeczkę będzie, tak? Bo to też jest kosmiczna pogoda. Amber Heard, Johnny Depp, parę innych gwiazd też się pojawi jeszcze tak, dzisiaj. Tak, słoneczko moje, tak. Dokładnie. No i fale radiowe to są fale elektromagnetyczne, które też docierają do nas z kosmosu, na przykład od satelitów telekomunikacyjnych, satelitów systemów GNSS, czyli tych związanych z globalnym pozycjonowaniem. Jednym jedną z konstelacji jest ta konstelacja GPS, od której wzięliśmy akronim i często mówimy. Dokładnie. No i fale radiowe, przechodząc przez te obszary o różnej gęstości elektronów, zachowują się dokładnie tak jak światło, przechodząc przez obszary powietrza o różnej atmosfery, o różnej gęstości cząstek. Czyli te podwyższone albo obniżone zawartości elektronów uginają promień
radiowy tym razem. Mm. Uginają fale radiowe i to powoduje, że my tak naprawdę nie do końca wiemy, gdzie jest źródło tych fal. A przecież nasza wiedza, chociażby w systemie GNSS, o tym, gdzie jest satelita, jest absolutnie podstawową, żeby wyznaczyć odległość do satelity i poprzez metody trilateracyjne, poprzez metody pomiaru właśnie tej odległości do minimum 4 satelitów, możemy wyznaczyć dokładnie naszą pozycję. Jeżeli my nie znamy dokładnie tej odległości, bo jest zakłócona, to nie wiemy, że jesteśmy tu, być może jesteśmy gdzieś obok. To znaczy chodzi o dokładność wyznaczenia tych współrzędnych. A rozumiem, że kosmiczna pogoda wpływa na falowanie jonosfery, jeszcze bardziej zakłócając... Absolutnie tak. I piątkę, daj mi piątkę. Proszę. A nawet 6. Nie, to... Dobra, nieważne. Nawet 6. Lećmy dalej. I to jest bardzo ważne. Jonosfera... jako ta warstwa, która jest na wysokości tam od kilkudziesięciu do 100 kilometrów, bo w tej warstwie właśnie jest podwyższona zawartość elektronów. Te elektrony przesączają się z magnetosfery i one właśnie w tej jonosferze tworzą takie obszary, które przemieszczają się szybciej. To są takie tajdy, to jest podróżujące... TID to się nazywa Traveling Ionosphere Disturbance, okay. Czyli podróżująca jonosferyczna disturbance. Zakłócenie. Zakłócenie, tak, niejednorodność. Mm-hmm. One powodują właśnie, że to działa w sposób, którego nie jesteśmy w stanie też do końca przewidzieć. Dlatego niejako kosmiczna pogoda jest bardzo mocno powiązana z badaniem stanu jonosfery. I my badamy stan jonosfery przede wszystkim badając to, jak jonosfera wpływa na sygnały radiowe od satelitów. Mhm. Czyli z jednej strony te sygnały są użyteczne dla komunikacji, tak, dla jakby znakowania towarów, wszystkiego, co się dzieje. A z drugiej strony te sygnały też pokazują nam, w momencie, gdy mamy odpowiednie narzędzia, pokazują nam, jak bardzo są one zakłócone. Możemy to praktycznie online badać, a dzięki temu pokazują nam, jak zmienia się jonosfera i my wiążemy te zmiany jonosfery z aktywnością Słońca. No dobra, ale czy to rozumiem, żeby to skompensować w przypadku satelitów GPS na przykład, żebyśmy wiedzieli dokładnie, gdzie one są, a nie byli oszukiwani przez pulsowanie jonosfery, to robi się coś podobnego jak chociażby w Very Large Telescope, gdzie oni swoją aktywną optyką to sprawdzają? Nie robimy tego. Wkładane są modele, tak? Dlatego, że na bazie tego jakby badania powstają modele zmienności jonosfery i takie globalne modele. Czyli ona jest dużo bardziej przewidywalna niż atmosfera. Jest przewidywalna. Jeżeli Słońce nie szaleje, to jonosfera jest względnie przewidywalna. Tak? I my możemy powiedzieć, że za dnia jest inaczej, o różnych porach roku tam to się w taki, a nie inny sposób rozkłada. Wręcz tworzone są takie predykcje, prognozy związane z tym, jak jonosfera będzie wyglądać, jaki jest kształt jonosfery. Tworzone są takie animacje tego, jak jonosfera się zmienia. Sobie telewizję śniadaniową i taką kosmiczną pogodę, nie? Coś tam. Ale 16,5 protona na centymetr sześcienny dociera z prędkością 350 km na sekundę, a jonosfera pulsuje nad Ameryką w taki sposób. Tak. I proszę uważać, słuchając radia na falach długich, na trzaski, które będą szczególnie dokuczliwe na falach o długości. Dokładnie, tak. Dokładnie. Bo oczywiście. Młodsi nasi widzowie, słuchacze pewnie tego nie wiedzą, bo żyją już w świecie, gdzie sygnały są cyfrowe i tam jeśli jakość przekazu spadnie poniżej jakiejś tam granicy, to sygnał zupełnie się urywa. Ja podejrzewam, że ty też, jak byliśmy młodsi, no to żyliśmy w świecie sygnałów analogowych. Telewizja naziemna była analogowa, radio naziemne było analogowe, no i też radio, czego dzisiaj już zbyt wiele nie ma, korzystało też z fal długich. A fale długie
mają to do siebie, że są bardzo długie. Okej. Dobra, to taki powinien być ten pum. Nie, ale to jest to miejsce. Fale długie, podróżując z punktu A do punktu B, nie podróżują i nie są wygaszane w jonosferze, tylko nie podróżują tak jak fale ultrakrótkie po linii prostej, i ewentualnie gdzieś tam się rozpraszają, odbijają, ale zasięg takiego nadajnika jest no, kilkadziesiąt kilometrów, to dlatego te nadajniki są rozproszone, to dlatego jadąc samochodem czasami... gubimy sygnał. Tak, gubimy sygnał, bo jeszcze wyjechaliśmy z zasięgu jednego nadajnika, który nadaje naszą ulubioną stację, a jeszcze nie jesteśmy w zasięgu innego. No te niektóre stacje mają bardzo dobre pokrycie, to jest tak samo jak z telefonią i tak dalej, i tak dalej. Korzystamy z fal krótkich, natomiast fale długie radiowe, które są też wykorzystywane przez... takich entuzjastów, radioamatorów. Tak, tak. Radioamator, to tak brzmi. Tak, amator radia. Zjadam 4 radioodbiorniki dziennie. Nie, nie, to nie. To teraz jest ten moment. Nie, radioamatorzy i fale długie. Kiedyś jedynka była na falach długich, chyba też drugi program Polskiego Radia. I on był słyszalny na terenie praktycznie całej Europy. Był duży maszt w Solcu, chyba był taki wielki maszt, on się zawalił, potem odbudowali ten maszt. Poziom sygnału był tak duży i te sygnały nie docierały po linii prostej, bo nie mogły. No bo wszyscy doskonale wiemy, tutaj się zaczynam uśmiechać, że Ziemia jest okrągła. Że nie po wszyscy. Linii prostej, no niestety ten sygnał nie zawraca. Tak? Sygnał nie jest taki, że podąża po krzywiźnie ziemskiej, sygnał radiowy, ale jakoś dociera tam poza krzywiznę Ziemi, ten sygnał długi radiowy. Jak to się dzieje? On się odbija od jonosfery. Jonosfera jest dla pewnego rodzaju fal radiowych jest nieprzepuszczalną granicą, jest zwierciadłem. Takim zwierciadłem jest też Ziemia, w szczególności powierzchnia oceanu. Więc ci, tak którzy... między dwoma zwierciadłami tak, się odbijał ten ci, sygnał. Którzy się troszeczkę bawili w to nadawanie tak, radiowe, tutaj polecam po raz enty, pewnie już polecamy film i książkę Kontakt, gdzie główną bohaterką jest pani Arroway, która we wczesnym dzieciństwie z ojcem właśnie bawi się w to, że nadaje te sygnały i zaznacza sobie na mapie najdalsze jakby rozmowy, najdalsze kontakty. No i ja troszkę się w szkole średniej tym bawiłem, ale mój kolega miał kilka potwierdzonych kontaktów, bo potem wysyła się jeszcze dodatkowo, jeżeli jest z kimś kontakt, wysyłało się kartkę. Po to, żeby ona tam po miesiącu czy dwóch docierała, ale żeby potwierdzić, że był ten kontakt. I te kartki, właśnie to była naprawdę niezwykła frajda, więc Japonia, tak? Jak penpal. Tak, Japonia. Ja byłem zawsze słaby z tego, z melodyjki, tak? Bo klucza... O czym ty mówisz? Jakie melodyjki? Musisz wyjaśnić bo, od razu. Bo jest tak, że mamy, mamy klucz, tak, który zwiera, tak jak w zwykłym telegrafie, zwiera dwa druciki, jest ti-ti-ti, ta-ta-ta, ti-ti-ti, więc można te poszczególne literki robić tak, że patrzysz, ti-ti-ta-ta-ti-ti. Mówisz o morsie, tak, teraz? Tak, okay. Ale ci, którzy już no, nadają całe słowa, I wtedy jest to takie trn, 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 nie byłeś biegły w morsie po prostu. To się nazywa, znaczy tak naprawdę w obsłudze, tak? Ja do dzisiaj chyba wiele znaków pamiętam jeszcze, natomiast no tutaj trzeba było już... To jest, no, być Chopinem, tak, Chopinem telegrafu po prostu. Bo raczej nie używało się, tak jak w tym filmie Kontakt, mikrofonu, żeby porozmawiać z kimś. Po prostu nadawało się komunikat, gdzie były sygnały, które podawały nazwę twojej radiostacji. Każda radiostacja była zarejestrowana, miała swoją nazwę i tak dalej. To zresztą dalej tak jest. Tak. Czyli rozumiem, że wysyłało się fale długie, one odbijały się od jonosfery. Tak, potrafiły obiec całą Ziemię naokoło. I kosmiczna pogoda, żeby wrócić do tematu, rozumiem, że sprawiając, że ta jonosfera pulsuje, raz jest gęstsza, nazwijmy to z tego, co rozumiem, raz jest rzadsza, może ci ułatwić bądź utrudnić na przykład wysyłanie takich fal. A to teraz powiem ci i powiem wam,
pewną rzecz, która jest ściśle tajna. To tylko mi powiedz. To dobrze, to nie powiem mówimy. Tobie, to tam na pewno nikt nie usłyszy. Dobra, nie, zatkajcie uszy teraz. Jonosfera i jej stan bardzo ułatwia albo utrudnia. Bo jeżeli nie jest bardzo gęsta, no to rozprasza te sygnały i one nie docierają tam, gdzie powinny. Jeżeli jest odpowiednia gęstość tych elektronów, to działa jak idealne zwierciadło dla sygnału radiowego. Istnieją technologie czy techniki przekazywania informacji stosowane w celach militarnych, które korzystają właśnie z tego. Są urządzenia, które są w stanie nagrzewać falami radiowymi jonosferę i wtedy tworzy się taki obszar, od którego odbija się transmisja i dociera do punktu, a po chwili jest absolutnie nie do wykrycia, skąd była transmisja, dokąd zmierzała i jak to wszystko wyglądało. Zdaje się, HARP się tym zajmuje, nie? Tak, takie laboratorium, nazwijmy to, gdzie ma bardzo dużo właśnie anten mikrofalowych, które mają... Nagrzewają po to, żeby chwilowo uzyskać możliwość możliwości długodystansowego kontaktu przy przesłania informacji, która jest praktycznie nie do wyśledzenia. Tak? Mhm. No, takie pomysły mają wojskowi. Ja tam używam telefonu, nie? Chcę przekazać głupi wojskowi. Tak, ale to jest, no niestety, wiemy, że to jest do namierzenia. A tutaj, wiesz, tak można to robić. Więc to jest ten aspekt kosmicznej pogody i jonosfera. Tak, to jest ten jeden jakby aspekt. A wyobraź sobie, że na przykład gołębi pocztowych używają i ludzie nie wiedzą, nie? Są te gołębi. Ja wiesz co, prześlę ci i może tutaj wstawisz taką animację pokazującą, jak zmienia się gęstość elektronów. To są takie mapy, no, mapy Ziemi i jest pokazane, jak to się zmienia w skali dobowej, w takim dużym przyspieszeniu, globalnie, bo oczywiście są zmiany drobne, są różne skale tych zmian. Dobra, zapisałem sobie, żeby nie zapomnieć. Tak, to wtedy możemy tutaj zaprezentować, żeby było jakieś takie... No, zrozumienie tego wizualne. Wizualne, tak. Wizualne też przyswojenie tematu. No dobra, to jest. Ale to, co jest ważne, to też fakt, że w jonosferze i ponad jonosferą tworzą się prądy jonosferyczne. Czyli wzdłuż linii sił pola magnetycznego Ziemi podążają takie bardzo silne prądy, czyli grupy ładunki elektryczne przemieszczają się w sposób uporządkowany i latają od bieguna do bieguna. Mniej więcej z częstotliwością 1 herca, czyli 1 sekundę, tak, w tę i nazad taka droga zajmuje. I to jest prąd przemienny o bardzo wysokich parametrach, tych napięciowych i natężeniowych. I dokładnie tak jak w transformatorze, na bazie takich fizycznych praw indukcji elektromagnetycznej, którą Faraday opisał jeszcze w latach 20. XIX wieku, ten prąd może zaindukować dodatkowy prąd w sieciach przesyłowych energii elektrycznej. I to jest też niebezpieczne i na to się zwraca uwagę, bo taki dodatkowy, nadmiarowy prąd, który nie jest przewidziany i nie jest uwzględniony, taki impuls, który powstanie, może doprowadzić do zniszczenia infrastruktury, a w najlepszym wypadku do wyłączenia pewnych elementów zabezpieczających przed nadmiernym prądem. Bezpieczniki po prostu... A rozumiem, że rośnie napięcie i natężenie w momencie, kiedy więcej cząstek ze Słońca przylatuje. No tutaj jest, dokładnie tu jest prąd. W kablu płynie ci prąd normalny, ale ten prąd powoduje, że dodatkowo elektrony przyspieszają, dodatkowe napięcie powstaje. To rozumiem, mówię tylko, że ten właśnie prąd, który sobie tam w jonosferze śmiga, on zwiększa swoje parametry, im więcej cząstek ze Słońca przybywa. Rozumiem. Absolutnie ten prąd jest jakby i wszelkie zmiany, które zachodzą w jonosferze, w obrębie magnetosfery, one są związane przede wszystkim z aktywnością naszego Słońca. No jeszcze raz tutaj przypominam o tym, o samej aktywności, o tym,
co napędza Słońce i jak ta aktywność wygląda, powiemy w tym odcinku specjalnym. Dobra. No i myślę, że to jest dosyć istotne, no bo brakuje, gdy zabraknie prądu, no bo będzie awaria duża, takie sytuacje miały miejsce, takie awarie właśnie wywołane kosmiczną pogodą miały miejsce i one pokazały nam swoje prawdziwe oblicze i dzisiaj się o tym mówi. I dlatego obserwuje się Słońce, dlatego powstają takie strony jak spaceweather.com i z tych stron rzeczywiście, bo to nie jest jakaś byle jaka strona, tam z tej strony, z baz danych czerpią różne inne serwisy informacji. Mm-hmm, dokładnie. A jeżeli chcecie sobie posłuchać o tym, co byłoby, gdyby nie było prądu, to też robiliśmy o tym Pop Science, więc tam w opisie będziecie mieli link do tego. Tu jeszcze mówiłem o tych falach radiowych, o radiu, które kiedyś i telewizji, które kiedyś wykorzystywały właśnie fakt, że długie fale można propagować poprzez te odbicia na większe odległości. No i te fale i przebieg tych fal też był uzależniony od stanu jonosfery i od tego, co do jonosfery dociera. No i te szumy, tak? To wszystko, co w telewizji powstawało. Bardzo często my narzekaliśmy, nie wiem, w latach 70., 80., gdy był przekaz analogowy i telewizory jeszcze kineskopowe, narzekaliśmy, że śnieży, tak? Mm-hmm. O, wczoraj obraz był Żyleta, a dzisiaj śnieży. No oczywiście propagacja fal radiowych była uzależniona od stanu kosmicznej pogody. W radiu wczoraj głos był świetny z głośnika, tak? Mogłem sobie słuchać, no w Trójce, tak? To była ta lista przebojów, ale Trójka na UKF-ie nadawała. Natomiast Jedynka, a dzisiaj są trzaski. Mhm. Te trzaski, ja wtedy nie byłem aż tak dociekliwy, żeby sobie notować, kiedy są trzaski, kiedy nie i 11-letni cykl na bazie tego, ale wiem, że... Teraz trzaski są. Teraz, no tak, teraz trzaski są, jeżeli ktoś ma stare radio, tak? Im więcej plam na tarczy słonecznej, tym większe trzaski w radio, tak. Można powiedzieć sobie w ten sposób. Było takie powiedzenie, że masz MTV w domu, nie? Mućka TV, Jedynka, Dwójka, Polsat śnieży. To... Tak. Tylko, że to już nie były fale długie. Tak. Bo Polsat śnieży, tak. Nie, dzisiaj słuchajcie głównie Trójki, bo na Jedynce niestety w radiu... Śnieży. Niestety śnieży, tak. Także w ten sposób to wygląda. No to wszystko jest związane z tym, jak Słońce działa na Ziemię. I teraz, żeby zamknąć ten temat Słońca, to jest działanie to krótkofalowe, takie na najbliższe godziny czy dni, które zmienia stan jonosfery, zmienia warunki, zmienia, może uszkodzić albo i nie infrastrukturę naszą, ale są też zmiany długofalowe, które też ze Słońcem w dużej mierze są związane. Mhm. Dlatego, że ta ilość energii w cyklu 11-letnim, ilość energii zmienia się, docierająca do Ziemi, zmienia się średnio o 1 promil. Czyli to jest 0,1%. Tak? To jest promil. I to już wystarczy, żeby ziemska atmosfera odczuwała. Zdarzało się w przeszłości, że Słońce, teraz też wszyscy właśnie tak się zastanawiali, czy Słońce nie wyłączy się, tak? Czy, bo zdarzało się w przeszłości, między innymi w takim okresie, który nazwany został minimum Maundera, który się zaczął mniej więcej w drugiej dekadzie albo w trzeciej dekadzie XVII wieku. I potrwał prawie że do końca XVII wieku i też w tym czasie obserwowano bardzo mocne zmiany klimatu. Mhm. Klimat się wtedy bardzo mocno ochłodził. No dobra, ale czy to znaczyło, że mniej docierało ciepła ze Słońca? Mniej też? Promieniowania, czy mniej które promieniowania, było w, które sprawiało które, coś tak, tam? Które było w różny sposób dystrybuowane. Okay. Bo teraz tak, to promieniowanie... No, można pokazać, że per saldo to promieniowanie to jest takie, że dociera do Ziemi. Część tego promieniowania odbija się od chmur. Do Ziemi dociera
mniej więcej 300, zaraz ci powiem, 342 waty na metr kwadratowy do powierzchni. Tak? Sporo watów. Tak, dokładnie tyle. To zresztą czuć, jak wyjdziesz na słońce i za chmury wyjdzie. Część tego odbija się od chmur i wraca. Część tego promieniowania odbija się od powierzchni Ziemi i wraca. Część tego promieniowania powoduje pewne zmiany w samej atmosferze, ale część tego promieniowania jest absorbowana przez powierzchnię Ziemi i reemitowana w postaci promieniowania, tym razem już niewidzialnego, niewidocznego promieniowania podczerwonego. No i teraz część ucieka, a część wpływa na to, co jest w atmosferze i wraca z powrotem na Ziemię. I jest jakby ten cykl, który to cykl generalnie nazywamy efektem cieplarnianym. Tak? To, że pewna nadwyżka promieniowania jest i to promieniowanie częściowo jest uwięzione. Tutaj od razu, żeby też nie było niedomówień. Efekt cieplarniany, bo ja się niestety spotykam z taką jakby sytuacją, że większość osób, gdy mówimy o efekcie cieplarnianym na Ziemi, to od razu się wzdryga. Jak zapytasz przypadkową osobę, to efekt cieplarniany jest zły. Tak? Efekt cieplarniany gdyby to jest coś... Gdyby nie efekt cieplarniany, to by się tu zamarzli. Gdyby nie efekt cieplarniany, to średnia temperatura, jak się szacuje na Ziemi, to byłoby minus 18 stopni. Efekt cieplarniany tę średnią temperaturę póki co podnosi do jakichś 15 stopni. To warto sobie zobaczyć w takim nawet darmowym chyba narzędziu, nie wiem, czy chociaż chyba już ostatnio nie jest, ale nazywa się to Universe Sandbox. Tam możesz sobie bawić się różnymi parametrami właśnie planet i tak dalej. I właśnie jednym z parametrów jest efekt cieplarniany na wszystkich planetach, które posiadają atmosferę. No bo to jest jakby dość skomplikowana dynamika, jeżeli chodzi o atmosferę i tym parametrem się bawiąc możesz doprowadzić wręcz nawet do tego, że Ziemia zamarznie totalnie. Mam pytanie od razu, bo mówimy o kosmicznej pogodzie i widzę tutaj element wspólny, bo są badania, które badają, na ile chmury tworzą się przez wpływ promieniowania kosmicznego. Tak. I to jest ciekawostka, nie? Że ta nasza pogoda, którą tak na co dzień uznajemy za pogodę, czyli czy mamy zachmurzenie, czy nie mamy zachmurzenia, bardzo... może być związana też, ja tam nie mogłem znaleźć takich jednoznacznych badań, które by potwierdzały w 100%, to znaczy... ale jest jakaś tendencja, która pokazuje, że faktycznie promieniowanie kosmiczne może tworzyć na chmury. Na pewno kanały wyładowań atmosferycznych tworzą się w miejscach przelotu cząstek promieniowania kosmicznego, czyli cząstki promieniowania kosmicznego w atmosferze tworzą tą zarodzinę, przez którą potem ładunki przepychają się, tworząc ostatecznie to, co nazywamy piorunem. Tak? Tak to jest, więc w tym aspekcie pogoda kosmiczna ma bardzo duże znaczenie, ale też pogoda kosmiczna jako działanie Słońca na atmosferę, no to przecież Słońce powoduje, że woda paruje, że tworzą się chmury, te chmury się skraplają. To Słońce powoduje, że powstają obszary o różnym ciśnieniu, a w obszarach o różnym ciśnieniu następuje przepływ gazu. No wystarczy, że nadmuchacie balon, w środku ciśnienie jest większe, na zewnątrz mniejsze, puścicie, ciśnienie się wyrówna. Tak? I robi... Robi, ale też wiater. Wiater, panie, wiater powstaje. Tak? Panie, jaki dzisiaj wiatr... Czy wiatry były, to lekarz zapytał pewną starszą panią. A ona, nie wiem, panie doktorze, nie byłam jeszcze na dworze. Proste, właśnie o to ale, chodzi. Ale nie o to mu wprost. Chodziło, tak? Trzeba mówić wprost, tak. A nie kurczę jakieś eufemizmy, tak. A potem się ale wróćmy do tej epoki, do tego minimum Maundera, kiedy przez bardzo długi czas nie obserwowano plam słonecznych. Plamy słoneczne odkrył, no wcześniej były jakieś informacje, ale odkrył tak naprawdę Galileusz, tak? Bo on użył teleskopu, rzucił obraz Słońca na kartkę i zobaczył, że są te plamy i zaczął to notować. Wiedział o tym Heweliusz, który budował teleskopy i Heweliusz praktycznie do końca swojego życia nie widział plam słonecznych. Słońce było... Biedak. Biedak. No ja... Współczuję Heweliuszowi, no. Boże. Tak. Najpiękniejsza rzecz, jaka może być, plamy na tarczy Słońca. Tak, i nie widzieć ich
To dlatego zaczął robić piwo i potem to piwo pił. No, nie ma, znowu nie ma plam. Z żalu. Za każdym razem, gdy nie będzie plam, wypiję sobie piwo. W końcu zaczęło go to wynosić tak drogo, że założył własny browar. Tak. Ja bym teraz nie wszedł, że tak powiem, w taki zakład z samym sobą, bo aktywność słońca się zwiększa i plamy są praktycznie na okrągło. Do końca życia nie wiedziałbyś, jak piwo smakuje. No jedy, no to byłoby smutne. Natomiast... Słuchaj, w czasie minimum Maundera przez około 60 lat zanotowano coś, co nazwano małą epoką lodowcową. Coś, co spowodowało, że w tym ciepłym brytyjskim klimacie tamiza zamarzała i ślizgawki robiono. Coś, co powodowało, że w XVII wieku niektóre bitwy na lodzie staczano. Tak? Dzisiaj gwiazdy tańczą na lodzie. Dzisiaj gwiazdy tańczą na lodzie. Bitwy na lodzie. W połowie XVII wieku nawet są te takie słynne doniesienia o tym, że można było w okresie zimowym, Bałtyk zamarzał. Teraz no, zamarzanie Bałtyku to jest absolutnie chyba niemożliwe na całym Bałtyku, co najwyżej troszeczkę przy brzegu zamarza. No, gdzieś tam może jak wieje wiatr. Natomiast kiedyś Bałtyk zamarzał już koniec listopada, grudzień i do marca żegluga Hansa zamykała wszystkie porty, żegluga była jakby wyłączona, natomiast tylko czytałem, nie wiem na ile to jest potwierdzone, czy tak rzeczywiście było, może jakiś historyk jest, który się specjalizuje w historii XVII wieku, że wyznaczano drogi przez Bałtyk, gdzieś tam do jakichś miejsc. Na... Tam były jakieś historie, że jakieś knajpy nawet tam były. Tak, że można było konia wymienić gdzieś na środku. Ale słyszałem, że to chyba nie do końca tak to było. To chyba był fake. To mi się Natomiast wydaje, przez tak, Bałtyk można było przejść suchą nogą po lodzie. Więc warto, żeby sobie to zweryfikować, tego tak akurat nie brać, bo coś mi się wydaje, że to takie jest, jedno jest romantyzowanie pewne tego. Bałtyk okresu zamarzał, tak? Mhm. Bałtyk zamarzał i można było właśnie suchą nogą, znaczy nie wiem, czy suchą, bo tam był ten lód i śnieg, to, ale można było przejść. Dokładnie. Przejść sobie ze Szwecji do Gdańska tam gdzieś, no nie, kurczę, fajna wycieczka. Dziś też możesz suchą nogą na promie. Na promie, no tak, no, suchą nogą na promie, tak? Tak można to zrobić. Więc to, jak słońce zadziała, jeszcze raz przypominam, 1 promil. Do powierzchni, w okolice Ziemi ilość energii, jaka dociera ze Słońca, to jest 1,3 kW na metr sześcienny. Tam dalej to, co wnika, to jest tak, jak mówiłem, tam te niecałe 400 watów na metr, przepraszam, kwadratowy metr. Tak, na kwadratowy metr. To są te liczby, które zmieniają się w zakresie 0,1% w normalnym trybie. Jeśli ta 0,1%, wszyscy wiemy dokładnie, jak 1 promil może zadziałać na ludzki organizm. I pomyślcie teraz, jak ten brak 1 promila albo obecność 1 promila więcej, jak może zadziałać na tak skomplikowaną i tak niezwykłą jakby strukturę, jaką jest ziemska atmosfera. Ale myślę, że nie tylko Słońce. Oczywiście, że nie. Absolutnie nie. Ile jest drobnych ciał w Urzędzie Skarbowym? W Urzędzie Skarbowym. Tak, zaniosłem worek groszy. Dokładnie, jest bardzo dużo drobnych, tak, ciał. Zapłaciłem podatek. Ciekawe, jakby zareagował Urząd Skarbowy, jakby się podatek jakiś tam, nie wiem, ileś tysięcy masz do zapłacenia i byś zbierał takie, wiesz, miedziaki i cały taki wór im zaniósł. Ciekawe, czy by się... Mogliby się ucieszyć, bo to by było droższe pewnie niż to, co reprezentuje taki miedziak. Ale nie wolno ich niszczyć. No nie wolno. Ale powiem ci szczerze, że to chyba... Nie wiem, czy podatki się płaci w kasie jeszcze? Nie wiem, no... Chyba przelewami. Więc już zabezpieczyli się przed tym. Prawdopodobnie. Słuchaj, przede wszystkim... Ta definicja, jeszcze raz do niej wracamy. Kosmiczna pogoda to jest ten cały szereg zjawisk, które mają swoje źródło gdzieś w kosmosie, a wpływają i to w sposób czasami bardzo znaczący na to, co dzieje się w ziemskiej atmosferze, ale także litosferze, czyli tym twardym, po czym chodzimy. No właśnie, mówiłeś, że będziemy też mówić o ziemskim kamieniu.
O ziemskim, tak, o ziemskim kamieniu. Więc... A potem potrzebujemy jeszcze jednej nazwy, no bo zobacz, mamy atmosferę, mamy tą litosferę właśnie, tam biosferę i tak dalej, wiadomo. Ale mamy też tą sferę elektroniczną, nie? Mamy tak, te satelity i tak dalej, elektrosferę. Tak. Coś takiego powinniśmy wprowadzić. Sfera Dysona taka. No dokładnie, te satelity. Tylko, że, tylko, tak że wiesz... Jak pogoda kosmiczna wpływa na elektrosferę? Na elektrosferę, no tak, no to powiedzieliśmy już o tym, ale teraz... Nie, nie mówię, żeby wracać, tylko właśnie mówię, że taka definicja by się przydała. Tak, ale to można tak, można... No wiesz... Zawsze. Będziemy to lobbować. Tak, stworzymy nowe określenia i potem będziemy mieli cytacje. Dokładnie. A że pojawi się takie R w kółeczku. Elektrosfera. Lećmy z kosmicznymi opadami, bo chyba. Elektrośmieci, elektrosfera, tak. Dokładnie. Lećmy z kosmicznymi opadami, bo chyba o to będzie chodziło tak, teraz. Chodzi tutaj głównie o fakt, że z kosmosu do Ziemi dociera też. Nie tylko ta składowa, z którą nazywamy ogólnie promieniowaniem kosmicznym, głównie od Słońca, czyli cząstki naładowane i promieniowanie elektromagnetyczne, ale dociera też materia. Rocznie 5000 ton nowych skał pojawia się na Ziemi. Tak. Poprzez upadki różnych mikro i większych meteorytów. Choć do powierzchni Ziemi dociera ich bardzo mało. Tak. To jest ledwie kilka spadków w ciągu roku. Teraz, żebym ja sobie przypomniał, jejku... Kilka spadków w ciągu roku? Niemożliwe. Na pewno jest ich udokumentowanych. No tak, ale takiego pyłu mnóstwo. A nie no, tak dalej, pył... Słuchaj, szacowane jest, że 5000 ton. 5000 ton, tak, to jest bardzo dużo. Tak, pudzian by nie pociągnął kilkanaście, nawet więcej ton każdego dnia. To może tyle się znajduje, co mówisz, nie? I to wszystko, bo teraz tak, trzeba jakby wyjaśnić parę kwestii. Przede wszystkim definicję. Drobne ciała w Układzie Słonecznym dzielimy na z grubsza dwie kategorie. Meteoroidy, według definicji Międzynarodowej Unii Astronomicznej, to są ciała o średnicach poniżej 10 metrów. I planetoidy, niekiedy zwane też asteroidami, większe. No tak. Czyli te meteoroidy są jeszcze drobnymi ciałami komety. To jest jakby odrębna grupa ze względu na swoją bardzo specyficzną budowę. Budowa komety jest związana z tym, że jest dużo ciał, które sublimują dosyć szybko. Tutaj uwaga, nie parują, tylko sublimują. Bo parowanie to jest przejście ze stanu ciekłego do stanu gazowego, a sublimacja... Jak powąchacie mydełko, to znaczy, że ono sublimuje, że od razu te cząsteczki jakby przechodzą do stanu gazowego. Więc komety właśnie zbudowane są głównie z wody zamarzniętej, czyli tam ze śniegu, nie wiem, lodu, też dwutlenku węgla, innych substancji zamarzniętych i zmieszanych z pyłem, takie brudne śnieżki. Tak się często mówi na komety. Ale komety też są ważne, też są ważnym elementem kosmicznej pogody, żeby nie było. Teraz wchodzimy w coś, co można by było do gradu porównać, nie? Tak, planetoid jest dużo, tak? Czekaj, patrzę, o średnicy co najmniej 1 kilometra, okay. Mówi się, że są miliony, tak? Mamy 275 tysięcy ponumerowanych planetoid, 500 tysięcy skatalogowanych, jakby czy wiemy, natomiast szacuje się, że jest ich bardzo dużo. A meteoroidów, no to takich od ułamków jakby gram, aż do tych ton w takich 10-metrowych bryłach, no to raczej jest niepoliczalna liczba. Nie można stwierdzić, czy to są dziesiątki, setki milionów, czy miliardy. No i one podróżują tam i sam w Układzie Słonecznym i mogą z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem przecinać ziemską orbitę. No czyli jak sobie Ziemia podróżuje i tu podróżuje ten taki, to może być tak, że w tym samym momencie znajdą się w tym samym punkcie w czasoprzestrzeni.
następuje zderzenie. Tu warto od razu powiedzieć, że im większe ciało, tym spada prawdopodobieństwo, że się właśnie tak... Oczywiście, no bo jest ich mniej. Tak? Dokładnie. Jest ich zdecydowanie mniej. To, że te liczby są tak wysokie, to też nie oznacza, że ich jest tak bardzo dużo. Większość tych ciał dociera do atmosfery i one hamują bardzo, bardzo szybko, są małe i potem w atmosferze stopniowo opadają jako pył. I tutaj dla was taka podpowiedź. Jeżeli macie w domu rynny, macie dom, dach i rynny, to warto, najlepiej jak to są stare rynny, takie jeszcze ocynki, tak, metalowe, chociaż dzisiaj to większość to są chyba plastikowe. Chyba tak. W plastikowych niestety trzeba od środka magnes, silny magnes przyczepić, ale to można też zrobić tak, że mamy dwa magnesy, jeden z wierzchu, drugi w środku, no i zaczekać, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, potem wyjąć ten magnes po kilku opadach i na tym magnesie będą przyklejone takie drobinki. To jest pył meteorytowy. To jest pył meteorytowy. My możemy sami nałapać sobie pyłu meteorytowego. Chyba, to, co się... chyba że mieszkasz w tym... Chyba, że mieszkasz blisko huty. Tak, blisko huty. Natomiast potem, jak oglądasz, niektóre są okrąglutkie takie, no nie? Takie granulki, to jest duża pewność, że jest to pył meteorytowy. I tego właśnie całego badziewia 5000 ton w ciągu roku opada na Ziemię. No nie jest to jakoś tam szczególnie dużo. Problem zaczyna się, no oczywiście, gdy obiekt ma rozmiary tam, nie wiem, milimetrów, centymetrów, kilkunastu centymetrów, to wlatuje w ziemską atmosferę raczej z prędkością kosmiczną, chociaż tu też trzeba wyjaśnić, że te prędkości względne, one są związane po pierwsze z faktem, że Ziemia po swojej orbicie porusza się jakieś 30 km na sekundę, a taki obiekt może się poruszać z prędkością od kilkunastu kilometrów na sekundę nawet do grubo ponad 40 km na sekundę. Więc teraz tak, jeżeli on będzie doganiał Ziemię na orbicie, to ta prędkość może być prawie zerowa, więc on właśnie tam utknie, tak, w ziemi i spadnie sobie delikatnie. A jeżeli będzie leciał z naprzeciwka z dużą prędkością, to ta prędkość względna może być nawet powyżej 70 km na sekundę. Duża prędkość, no to wiadomo, bardzo duża energia i nawet ta niewielka liczba cząstek, które napotyka taki obiekt, już przy zderzeniach powoduje, że ta energia uwalnia się w postaci ciepła, następuje jonizacja tych gęstych obszarów atmosfery i gdzieś na wysokości właśnie 120-80 km, tak, zaczyna tworzyć się taka kula plazmy, ale też zjonizowany obszar na drodze, czyli powstaje ten taki ślad, który nazywamy zjawiskiem meteorowym, bo kiedyś było to zjawisko meteorologiczne. Kiedyś uważano, że to są zjawiska w obrębie atmosfery, ale związane też z Ziemią. Dopiero potem był jakiś spadek, gdzie na oczach wszystkich spadło. Nie? Tam gdzieś tam w połowie chyba XVIII wieku miało miejsce takie zdarzenie. Już nie pamiętam dokładnie, chyba we Francji gdzieś. No i wtedy wszyscy, wow, kamień spadł z nieba. No i połączono, tak, te kropki na tym obrazku i okazało się, że te zjawiska, że raczej są związane z tym, że kamienie przylatują z kosmosu i spadają na Ziemię. No i pół biedy, jeżeli te kamienie właśnie tworzą zjawisko albo meteoru, albo jeśli są duże, tam mają, nie wiem, 20 cm średnicy albo pół metra, to wlatując w atmosferę, w większości takie duże obiekty rozpadają się. Bo wskutek różnicy temperatur z przodu i z tyłu naprężenia powodują, że taki obiekt rozpada się w najlepszym wypadku, a z reguły też wybucha, eksploduje. Takie duże zjawiska meteorowe nazywamy bolidami. Przy jasnych bolidach jest prawdopodobieństwo spore spadku, więc dzisiaj istnieją te sieci bolidowe. Są kamery w różnych miejscach, które obserwują całe niebo każdej nocy i wystarczy, że dwie złapią to samo zjawisko i już można
zwykłymi metodami trygonometrycznymi określić przybliżone miejsce, gdzie powinien spaść, no i się tego szuka. Albo może być sytuacja taka, jaka miała miejsce niedaleko Giżycka, w takiej wiosce. Jak ona się nazywała? Jejku, nie przypomnę sobie teraz, na pewno nie przypomnę, ale tam parę lat temu spadł kamień i taki daszek nad drzwiami zrobił dziurę w tym daszku. O, jakże przykro. Odturlał się, to na podwórku we wsi, odturlał się, no i wow, więc zjeżdżają się badacze, tak, zaklinacze. No i ten daszek trafił do Muzeum Ziemi Ludowej, nie, planetarium chciało ten daszek pozyskać, żeby go wyeksponować. Jest w obserwatorium astronomicznym w wieży w Olsztynie jest fragment tego meteorytu, bo to, co spadnie już na Ziemię, jak znajdziemy, to się nazywa meteoryt. Tak, tak, tak. Jest fragment tego meteorytu i ich właśnie były jakieś tam zabiegi, żeby ten daszek, ale ta pani naprawiła ten daszek. No, jego daszka nikt nie będzie tam oglądał. Jest też, ale wiesz, no u nas niestety ten daszek nie trafił, no bo to... Trzeba było jej zaproponować od razu sporą kwotę, no jasne, daszek zdemontować, zamontować, by była wspaniała wystawka. Dokładnie. Kawałek tego meteorytu. A meteoryt uderzył też w samochód jakiś w Stanach. W Stanach, w Cadillaca i ten Cadillac, tak, taki z takim długim tyłem, z długim bagażnikiem, taki otwarty samochód i ten samochód jest w muzeum. No to pick-up chyba właśnie taki, Z takim wgnieceniem, gdzieś jakieś zdjęcia miałem. Nie wiem, czy... Może czy... znajdziemy, to tutaj się wrzuci. Tak, od razu, jakieś nie? miałem zdjęcia gdzieś takiego właśnie samochodu. Gdzieś tam była sytuacja, że przebił się przez dach i strop i wpadł do garnka z zupą i pani, która stała przy jakimś tam piecu, trochę tej zupy się na nią wylało i się poparzyła. Było też takie zdarzenie. I to są zdarzenia, chyba nie było takiej sytuacji, że ktoś zginął od tego. Nie przypominam sobie, żeby ktoś z zupą było blisko. Ale z zupą było blisko. Z tym samochodem też. Tamten daszek też, kto wie, jaką on miał prędkość. A jakby ona brała wdech w tym momencie i się zachłysnęła, utopiła w tej zupie. Ojej. Wyobrażasz to sobie? Meteoryt, który utopił człowieka. Tak, to by tu na tą tablicę chwały by było naprawdę. Chyba tak, chyba trzeba by było. Tutaj, wiesz, sytuacja też nie jest taka straszna, bo większość jednak meteorytów, które wpadają w ziemską atmosferę z niedużą prędkością, wskutek tarcia o atmosferę, hamuje w pewnym momencie i na jakiejś tam wysokości zaczyna swobodny spadek. Mm. Czyli zachowuje się tak jak, nie wiem, butelka wyrzucona przez pilota Jumbo Jetta, tak leci sobie opróżnił. A idź, panie, chciałbyś dostać kamieniem rozpędzonym 200 km na godzinę? Ale to już, no tak, ale to już nie robi takiego dużego spustoszenia. No, o ile nie trafi w człowieka, bo jak trafi w człowieka, to nie ma to znaczenia. Gdybyś dostał kamieniem z prędkością 200 km na godzinę lecącym w głowę, to nie ma znaczenia. W pewnej miejscowości pod Warszawą też spadł chyba na polu truskawek taki piękny, duży kamień. Aha. Zrobiono kilka odlewów i one są też w Olsztynie jest eksponowane, ale to jest odlew, to nie jest prawdziwy ten meteoryt. Tam się tworzą takie fajne jakby odciski, tak jakby wiesz, palcami, to się regma glipty nazywa, taki właśnie ślad. W każdym razie jak są małe i nie trafią nikogo, to jest fajnie. Ale jeżeli obiekt ma średnicę na przykład 18 metrów, wcześniej go nie widziano, bo nadleciał od strony Słońca, gdzie raczej nikt rozsądny teleskopu nie kieruje, bo i tak nic nie zobaczy, a jeśli spojrzy, to oślepnie. Jeśli to ma miejsce w lutym 2013 roku i taki obiekt wejdzie w atmosferę nad Uralem i wybuchnie na wysokości kilku kilometrów, to powstanie fala uderzeniowa, która w całej miejscowości, mówię o Czelabińsku, w całej miejscowości sprawiła, że szklarze byli wtedy najbardziej pożądanym zawodem, bo praktycznie wszystkie okna wyleciały. Fala uderzeniowa. Aż dziwne, że tyle szyb w oknach mieli. Deski też wyleciały. W niektórych miejscach nawet, bo to już był ten okres,
gdzie w Rosji modne stały się kamery, więc dużo kamer zarejestrowało ten przelot tego bardzo jasnego bolidu. Naprawdę, to się zrobiło, tak, było tych zrobiło filmów, się mnóstwo. Jasno. Też są takie filmy, które pokazują, że ten podmuch był tak silny. Widziałem taki filmik, że całe drzwi garażowe zostały wgniecione w garaż. Mhm. Na szczęście nikt nie zginął. Nie, zginęło parę osób. Zginęło, ja słyszałem zginęło, tylko, ale że... nie bezpośrednio przez tą wybuch, czy zapewne, przez odłamki zawały, szkła, tak. Wypadki samochodowe, bo ludzie się zderzali ze sobą. A to wiesz co, nie wiem. Parę osób, czy tam kilkanaście nawet osób. Wiem, że około 1000 osób tam było rannych. Tak, tak, ale kilkanaście przypadków też było, tylko bardziej skórnych. I teraz popatrz. 18 metrów, 90 tysięcy ton, tak, się szacuje, a odłamków znaleziono mniej niż tonę. Ten główny odłamek mógł mieć średnicę około metra, ale wpadł do jeziora. I jezioro jest na tyle głębokie, bo tam wtedy był lód, bo to było w lutym. Mm-hmm. W lutym to lód. Luty lodem skuty. Idzie luty, szykuj buty. To bez sensu. I w jeziorze dziura, tak? Była dziura taka, jakby coś łupnęło i ta dziura miała średnicę jakieś tam, nie wiem, 1,5 czy 2 metry. Więc to był ten główny chyba odłamek. Wtedy wiem, że to był raj dla miłośników i zbieraczy meteorytów. Też w Olsztynie jakieś odłamki kupiono, ale tam nawet był taki moment, gdzie przy głównych drogach przy Czelabińsku młodzież, która nazbierała tych kamyków, wystawiała to i sprzedawała, bo wtedy naprawdę ruszyły pielgrzymki do tego miejsca. Słoiki z jagodami, nie? Z fragmentami meteorytu. Tak. Ale to jest, zobacz, to jest sytuacja 18 metrów. Mhm. Czelabińsk ucierpiał, tak jak mówisz, muszę to sprawdzić, bo tam było, że kilka takich wtórnych było zgonów, ale to nie przez samo uderzenie, co tak. Właśnie przez jakieś nie jestem do końca pewny, natomiast teraz weź sytuację troszkę inną. 30 czerwca 1908 roku. Mhm. Eksperymenty Tesli. Nie. Wtedy w promieniu 1000 kilometrów od zdarzenia, a miało to miejsce w tajdze syberyjskiej, tam pod kamienna Tunguska, taka rzeczka płynęła, dlatego nazwano to zdarzeniem tunguskim. Tam doszło do wybuchu obiektu, jak się szacuje, takiego, który miał 60 metrów średnicy. Te wszystkie jakby symulacje pokazują dokładnie, z jakiego kierunku nadleciał. Zresztą były relacje wtedy. Ten wybuch, odgłos było słychać w odległości tam chyba 800 kilometrów, ale przez kilka kolejnych nocy ten pył powodował, że światło słoneczne tak się rozpraszało, to były jeszcze białe noce, ale te białe noce stały się tak białe, że w Europie można było wieczorem czytać bez światła. Niebo tak jasno świeciło od tego pyłu, który rozpraszał światło słoneczne. Fala sejsmiczna, bo wtedy już przyrządy do notowania tego były, 2 razy obiegła kulę ziemską. Mimo że nic wielkiego nie spadło na Ziemię. Gdy w te tereny, parę lat później, udała się pierwsza wyprawa, bo to były tereny w zasadzie niezamieszkałe. To były tereny absolutnie... Dalej są chyba. Tak, tam jest, no teraz to już wszystko zarosło. Jakiś czas temu taką ekspedycję prowadził Michał Pater z takiego kanału Autostopem na koniec świata. No proszę. Oni tam próbowali dotrzeć, nawet wzięli ze sobą internet satelitarny i tam jakieś nadawali różne rzeczy. Stamtąd ostatecznie chyba do samego epicentrum im się nie udało dotrzeć, bo tam były tak podmokłe tereny, że on gdzieś tam wpadł, wyciągnął go ten drugi. No ja widziałem dokumentację, więc widziałem tam było... zdjęcia. To nie jest tak łatwo tam dotrzeć. Z tej pierwszej wyprawy, ona była chyba w 1921 albo coś takiego. To gdzieś tu jest? Nie. Tak, patrzę w pamięć, tak, swoją. To było w Sandomierzu gdzieś tutaj. Tak, to było gdzieś w Sandomierzu. Tak, i ten ksiądz na rowerze to wszystko na pewno. Sami to zrobiliśmy. Tak. Gdy dotarła tam pierwsza ekspedycja pod kierownictwem Kulik się nazywał ten uczony, to oni, wiesz, byli zdumieni, bo w epicentrum nie było krateru przede wszystkim. Nie znaleźli żadnego krateru. I to była ta wielka tajemnica przez kolejnych kilkadziesiąt lat.
co tam się zdarzyło, tak? Czy kosmici, statek kosmiczny wybuchł, czy w ogóle... Zresztą Lem chyba zdaje się opar swój... Oczywiście, tam też były... W każdym razie, tak, astronauci to było z Wenus, tak? Dotarł obiekt z Wenus tutaj. Mhm. Tak, i to uderzenie to był właśnie jakieś tam tak. sonda czy coś. I proszę ciebie, zbudowano czy stworzono mapę powalonych drzew, bo w samym epicentrum to były drzewa, które stały, nie były powalone, ale były okorowane, takie słupy telegraficzne. A kawałek dalej, radialnie od tego centrum były powalone. Gdy tę mapę sporządzono, to gdy taki obszar dzisiaj nanieślibyśmy na mapę, to ja mam taki obrazek, zrobiłem taki właśnie obrazek, to prawie cały Londyn był jakby w obszarze tego wybuchu. Czyli taki donut się zrobił właściwie, że w epicentrum znaczy nie było tak mocno jak ten. To miało kształt, bo to pod pewnym kątem nadleciało, więc ta fala uderzeniowa, ona stworzyła takiego jakby motyla, tak? Taki motyl w samym centrum i dookoła te drzewa właśnie tak dziwnie powalone. Szacunki mówią o tym, że energia wybuchu była równoważna 30 megatonom TNT. Bomba 30 megatonowa to już jest bomba. To jest car bomba miała 50 chyba, nie? Tak, to już jest bomba bardzo duża. Więc to mamy zdarzenie, które miało miejsce 114 lat temu. Niedługo będzie rocznica 114 tego zdarzenia. Chyba, że ten odcinek wyemitujesz w czerwcu dopiero. Nie, chyba dobra. Nie. Pewnie nie. No, ale to warto tutaj od razu też takie filmy były katastroficzne, mówiące właśnie o upadkach i tak dalej. Tak. Deep Impact na przykład, który serdecznie polecam, bo bardzo fajnie pokazują też nie samo tylko... I gra Elijah Wood. Tak. Czyli ten, młodziutki jeszcze. Młody Frodo gra w potem właśnie po tym upadku jakby cofnęliśmy się do średniowiecza i on jako Frodo już później tak, jako pierścień. Frodo. Natomiast wiecie, bardzo pokazane jest fajnie z punktu widzenia takiego socjologicznego i społecznego, jak takie uderzenie, taki kataklizm globalny wręcz bym powiedział. Tak. Ma ale wpływ po prostu na ludzi, zaraz, na codzienne Nie patrz życie. W górę ten film. Tak, też ostatnio. Jest o tym, że taki obiekt jakaś może się zbliżyć. Ziemi. Tak, no tutaj też były teorie, że to była kometa, tak? To była raczej jakaś luźna asteroida, ale asteroidy mają różną budowę. Wiemy to, bo meteoryty, które spadają, są z grubsza żelazne, mieszane, czyli kamienno-żelazne i kamienne, tak? Te kamienne tam takie są porowate, takie. Tak, chondryty, też węgliste, z takich tych najstarszych jakby elementów materii z Układu Słonecznego się składają. W Arizonie spadł 50 tysięcy lat temu obiekt, który miał 50 metrów średnicy, ale był bardzo zwarty. Więc nie wybuchł w atmosferze, tylko pierdyknął. I zrobił dziurę, która ma średnicę prawie 1,5 kilometra, 1200 metrów. I punkt widokowy. Tak, i głębokość, i tam jest instytut badawczy obok, jest punkt widokowy. I ten krater, dlatego że tam jest sucho, erozja nie zadziałała tak bardzo, to on jest od tych 50 tysięcy lat pięknie wygląda. To jest jeden z... Mówi się krater Beringera albo krater Diablo, też niektórzy mówią na to. El Diablo! Nawet fragmenty, bo ten meteoryt miał 300 tysięcy ton, szacuje się, że był taki. I dużo kawałków stamtąd się wydobywa, choć ten główny się tak głęboko zarył, że no, trzeba by to zryć, żeby wyciągnąć. Mówi się, że ten główny kawałek, który dotarł, ma wielkość mniej więcej dwa razy taką jak lokomotywa. I jest głęboko pod ziemią, bo tam jakoś radarowo to zostało, nie wiem, zbadane, czy jakimiś innymi metodami. I to jest piękny krater. Kiedyś kupiłem... Kawał pięknego krateru. Kawał pięknego krateru. Tujoczykom, żeby kolejne takie się pojawiły. Nawet pamiętam, dla was też, chociaż nie, lepiej nie, bo jak dużo osób ogląda te filmy, jakby się wszyscy rzucili, to zabraknie, no bo meteoryty można kupować. I akurat te meteoryty nie są jakieś przesadnie drogie, bo taki w wielkości połowy kciuka można kupić już za 100-200 zł. Serio? Tak. Mamy kupić. Ja kiedyś kupiłem, bo nie miałem
nie miałem pomysłu na prezent dla przyjaciela. Przyjaciel zamożny, wszystko ma, no to przecież co mu kupię? No, to już wiem, który przyjaciel. No zresztą takie kratery, mamy też krater w Polsce, bardzo znany pod Poznaniem, gdzie można sobie zobaczyć właśnie krater uderzeniowy. Więc taka, można powiedzieć, najbardziej ekstremalny przejaw kosmicznej pogody. Dzięki mapom Google'a jest dużo osób, które przeglądają mapy Google'a i nawet wiesz, gdzieś w miastach, w parkach, bo to ukształtowanie terenu, naturalne ukształtowanie terenu, czasami nie widzisz tego, zdjęcia lotnicze są za mało jakby dokładne i nagle okazuje się, że coś jest takie okrągłe, jest jakieś jezioro, jest jakiś wał, czyli te bardzo charakterystyczne dla takich właśnie kraterowych elementów. Jest taki krater, w zasadzie dwa kratery w Kanadzie. Jeden nazywa się Clearwater Lakes. To są dwa obok siebie, dwa okrągłe jeziora. Jak weźmiecie mapę Kanady, to zobaczycie je, bo jeden ma średnicę 36, a drugi 26 km. To już takie z tych całkiem większych. Spore, a jeszcze większy, taki też woda jest, ale dookoła, w środku jest teren, to jest Manicouagan. W Kanadzie on ma 100 km średnicy i powstał jakieś 215 milionów lat temu. Wyobrażam sobie taką aplikację, no sztuczną inteligencję, która mogłaby właśnie wykrywać, patrząc na zmiany, bo te mapy są aktualizowane co jakiś czas, właśnie upadki jakichś większych takich obiektów. No nie? Myślę, że teraz takie większe, te sieci bolidowe są tak duże, że raczej nie przegapimy. No nie? Wiesz? Raczej przegapimy te właśnie te takie bryłki małe. Natomiast największe kratery, no tych kraterów jest sporo na Ziemi. No oczywiście Gdy mówimy o tych słynnych takich katastrofach, tak, no to od razu mówi się o tym... O Titaniku. Wielkim, no tak, o Titaniku. Czy, słynne czy, katastrofy. Nie, mówi się oczywiście o 65 milionów lat wstecz, o tym, że powyzdychały dinozaury. Tam rzadko kto wspomina, że dużo innych stworzeń też wymarło wtedy. Nieważne, dinozaury są najważniejsze. Ale dinozaury, tak, były najważniejsze. I rzadko kto wspomina, że oprócz Chicxulub, tak, tego krateru, który jest na półwyspie Yucatan w Meksyku, w Ameryce Łacińskiej, który ma 180, ten zarys znowu, ma 180 km średnicy, tutaj meteoryt szacuje się, że miał 10 km. To co spadło. Jak w nie patrz w górę. I teraz popatrz, 65 milionów lat temu i teraz popatrz, 200 tysięcy gigaton. Taka uwolniła się wtedy energia, ale na 65 milionów lat datuje się też inne kratery i prawdopodobnie nie był to jeden spadek, ale kilka, które były związane albo z tym samym obiektem, który się rozpadł, albo jakieś niezależne, ale dziwnie zadziałała ta jakby statystyka związana ze spadkiem takich obiektów, bo kratery takie jak Silver Pit, on jest pod dnem morza na prawo od Wysp Brytyjskich. On ma średnicę 10 km i jest też krater na terytorium Ukrainy, żeby go tam kacapy nie zadeptały, no nie, bo to... Oni lubią. Krater, tak, oni lubią. Krater Bołysz, on ma 24 km średnicy. Też powstały 65 milionów lat temu, ale największym kraterem, jaki odkryto, jest to krater, który znajduje się przy wybrzeżach Indii. Nazywa się Shiva i jest to struktura, która powstała, jak się szacuje, 65 milionów lat temu i ma średnicę 500 km. Czyli taki basen uderzeniowy już. 40-kilometrowa asteroida. Ale to by się pokrywało z tym, kiedy dinozaury zginęły. Tak, no bo na pewno ten krater amerykański, bo to wszyscy o tym mówią, tak, i tam były te badania. Shiva nie jest aż tak mocno badany, dlatego że jest dosyć głęboko. Ta struktura jest wielka, no 500 km, to jest gigantyczna struktura i jest głęboko pod dnem
Oceanu Indyjskiego, więc tam ciężko jest w ogóle się dostać, ale taka struktura jest, są i obrazy sonarowe. Ale to mógł być ten sam obiekt i mogłyby one być w tym samym momencie? Nie wiem, ja tylko staram się łączyć kropki, ale jeszcze... Pokazywać kropki. Pokazywać kropki, a niech ktoś je połączy. Tak? Dokładnie. Dla mnie jest to, myślę, że takie dosyć sensowne. Mhm. I zanim przejdziemy do tych, jest tych kraterów dużo. Tak, dużo jest tych kraterów, ale te właśnie sprzed 65 milionów lat miały duże znaczenie. I teraz, więc no, jak wiecie, jak ktoś tam narzeka, że mu grad padający samochód tam trochę pokiereszował czy coś, to zobaczcie, jaki grad padał 65 milionów lat temu. A propos, spopujmy trochę. A propos, tak, spopujmy, bo spopujmy. Będziemy popować. Popować. Przydałby się król popu. Au! Michael Jackson. Tak. John Wyndham znany jest w zasadzie głównie z Dnia Tryfidów. Mhm. Tutaj mam takie wydanie, gdzie dodatkowo jest inna jego powieść, Poczwarki, też znakomita, ale Dzień Tryfidów. Dlaczego? Myślę, że Braillem jest napisana. Dlatego, że w Dniu Tryfidów do Ziemi dolatuje strumień meteoroidów, mhm, które jako zjawiska meteorowe wpadają w atmosferze, świecą dziwnym zielonym światłem i od tego ślepną ludzie. Tak, ten kto oglądał ten właśnie deszcz meteorytów, meteorów właściwie. Meteorów, tak. Deszcz meteorów, bo nie wiadomo, czy one tam spadały, czy nie, chyba, nie wiem, czy w książce jest to wyjaśnione. Był taki słynny deszcz chyba geminidów nad Chicago, że one spadły, nawet pożar wywołały. Mhm. A tutaj nie wiem, bo książki nie czytałem, film oglądałem na podstawie tak, tej książki. Jest taki... I ci, którzy oglądali, faktycznie stracili wzrok, tak. Ale tam się wydarzyły jeszcze inne rzeczy. No tu są jeszcze inne rzeczy, że w tej książce bohaterowie też pracują nad genetycznym tam polepszeniem, nad wyhodowaniem samobieżnych roślin. Takich, które mogą się tam przemieszczać. Te rośliny to są właśnie tryfidy. I te rośliny, nie dość, że ludzie są ślepi, to te rośliny jeszcze uciekają z tego, z laboratorium, rozmnażają się i żrą ludzi. Tak, lubią. Więc takie właśnie rośliny, które tak... I był taki stary właśnie film, który oglądałem, to był jeszcze w ogóle kanał, nazywał się chyba albo Polonia, RTL7, coś takiego kiedyś było. I RTL7 nadawał takie stare, wiesz, jakieś Świętego z murem jeszcze nadawał, no, i tak dalej, tam były jakieś cudawianki i też ten film właśnie o tryfidach, tylko to się jakoś inaczej nazywało, jak przez mgłę to pamiętam. Pamiętam, jak oni sobie poradzili z tymi no, wiesz, roślinami, nie? Słuchaj... Jakie to było trywialne. Czułem się oszukany, no, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy tak samo jest w książce. Książka jest, wiesz co, powiem ci... Jest taka już, dla mnie to jest taka troszeczkę dziwna książka. Fajnie się czyta, bo jest fajny język. Ja tą książkę dawno temu czytałem. Kurczę, to, no jak wyszła. Otworzę i zaraz znajdę, nie? Jakby wiesz, jak coś... użyję mocy. Natomiast no to po czwarki otworzyłeś. No bo tam trzeba gdzieś tak mniej więcej w połowie jest. Dobra. Jest, kończą to, się, kończy się. Nie, to ja jest, znajdę, a ja powiem płyt. Teraz krótko, opowiem o, bo tutaj trochę tych płyt zgromadziłem. No właśnie. Płyty są w dużej mierze słoneczne, bo In the Realm of Dying Sun. Proszę bardzo. Patrz, nie ma tytułu. Nie ma tytułu. A czy ktoś teraz daje ten 3 sekundy, żeby odgadnąć, co to za zespół? Ten zespół jest bardzo fajny. Lisa Gerrard i Brendan Perry. Oczywiście Dead Can Dance. No, mam paru znajomych, którzy uwielbiają ten zespół. Ja sam go lubię. Lubię chyba płyty bardziej Brendana Perry, których nie mam na winylach, bo są tak piekielnie drogie, że mnie zwyczajnie nie stać. Ale białe kruki, tak zwane. Białe kruki, no, są rzadkie i są bardzo drogie. Tam te płyty, nie wiem, nie można chyba poniżej 300 euro, to raczej nie znajdzie się w sprzedaży. Tutaj Dead Can Dance bardzo serdecznie polecam, bo muzyka jest specyficzna. Nie wiem, słuchasz, słuchałeś, znasz. Bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo fajna.
No i, ale tutaj przede wszystkim ten, to umierające słońce, w stronę słońca ten film, to było umierające słońce. Jeżeli to słońce jest tak ważne, to jak zacznie umierać, no to my też umrzemy. Nie? No więc właśnie. Ziemia bez słońca, ziemia bez słońca w zasadzie nie istnieje. No, chyba że będzie tak jak wędrująca ziemia w tym filmie, nie będzie, który powstał na bazie opowiadania, a potem powieści Si Shen Liu, chiński film, gdzie na Ziemi budowanych jest ileś tam silników i Ziemia rusza w kosmos. Panie, co ja tu powiem, pokaż Stinga. Skoro lepiej. To słońce jest takie ważne, to oczywiście Nothing Like Sun. to jest Stinks, tak? Nasz no tutaj jest dużo. Sting Solo, nie? Sting Solo, tak, to jest Sting Solo. Kilka płyt wydał naprawdę dobrych, naprawdę świetnych. I no to jest jedna z tych, które chyba Fragile, to jest, kurczę, znakomity utwór. Mm-hmm. Englishman in New York jest na tej płycie. I'm an alien, alienach. I'm an eagle, I'm an Englishman in New York. To jest, obcych robiliśmy to ten. Tak. To można było pokazać. No dobra. Tak, to jest to. Co tu jest jeszcze? We'll be together. Nie zdejmą. No i jest Sister Moon, tak? Sister Moon, to księżyc też można tutaj, chyba zaczęliśmy mówić, bo ja już nie pamiętam, już od prawie 2 godzin gadamy, ale ten Falling Moon też się pojawił. Tak. Jeżeli księżyc ulegnie rozwaleniu, tak jak nie wziąłem, bo chyba już tą książkę kiedyś wam prezentowałem, książka 7F, tam gdzie księżyc ulega katastrofie i spada na Ziemię, i to jest dopiero kosmiczna pogoda, która niszczy Ziemię. Ludzie się ratują w bazach kosmicznych, takich improwizowanych, a potem w drugiej części książki oni już odradzają się na takiej odrodzonej jakby Ziemi. Zresztą jest kilka innych książek. Jest Katastrofa Księżyca, czy Zagłada Księżyca, MacDavita ta książka, ale nie mam jej na półce, więc nie przywiozłem. No, zresztą wiesz, Zagłada Księżyca nie wchodzi chyba do końca w temat kosmicznej pogody, bo to się nie wydarzyło. Nie wydarzyło się, ale może się wydarzyć. Ale może. Wiesz, bądźmy optymistami. Bądźmy optymistami, może się wydarzyć. Wiesz co, powiem ci tak. Tutaj jest House of Rising Sun na tej płycie. Znakomity utwór. Zresztą Animalsi, to jest grupa Eric Burdon, to jest, jest to taki clue rock'n'rolla, muzyki bluesa przede wszystkim. Oni mieli kilka utworów, kilkanaście, nie wiem, no ciężko zliczyć, takich bardzo bluesowych. Które są nieśmiertelne, świetne przeboje, no ale ten House of Rising Sun, podkreślam, jest Sun w tytule. Stąd związek z tym. Stąd związek. Mamy też Waiting for the Sun. Znaczy, my czekamy, żeby słońce naprawdę zadziałało, żeby coś się działo, tak? No, bądźmy optymistami, niech to słońce pokaże nam swoje prawdziwe oblicze. No to prawie ostatnio mieliśmy sytuację. Tak, prawie mieliśmy. Tutaj jest oczywiście grupa The Doors z Jimem Morrisonem, z Menzarkiem. Tu jest Morrison, tu jest Menzarek. Ciekawe, czy jakby ten Krieger. Słońce, wiesz, tak dupnęło, że faktycznie by nam popaliło wszystko i tak dalej, to czy oni by tak trochę się spyszna mieli wtedy? No oni już w większości nie żyją. No ale no zakładając, że żyją. Nie no, Menzarek jeszcze żyje, Krieger jeszcze żyje. Tak sobie wiesz, no. Na zasadzie ups, tak. Żeśmy czekali i się doczekali. Hmm? Nie, oni by wyszli i zaśpiewali Hello, I love you, won't you tell me your name? Chyba do tych kubków cudowny połączonych. Powiem tak, ja miałem kiedyś naprawdę taki odpał na punkcie The Doors, uwielbiałem. Słuchałem pasjami, stąd też, nie wiem, mam całą dyskografię Doorsów i często wracam do tego zespołu. Jest tak jak Animalsi, jak parę innych zespołów z tego przełomu lat 60. i 70., wtedy też Hendrix, wtedy też Janis Joplin, wtedy też wielu muzyk, Creedence, Clearwater Revival, wiele wspaniałych kapel rodził się, Led Zeppelin, Black Sabbath, masa. To był złoty okres, słoneczny okres. Złoty okres.
tą płytę zostawię na później. Natomiast tutaj jest, powiem wam, to jest coś absolutnie niezwykłego, bo zespół polski, jeden z naprawdę z genialniejszych zespołów, nie wiem, może dlatego, że w zespole grał Władysław Komendarek, który twierdzi, że jest kosmitą. Nagrał zresztą płytę solową I Am Alien. Pewnie, wiesz co, razem z Bowiem przylecieli tutaj na Ziemię, nie? Prawdopodobnie. Kilku innych muzyków. Dlaczego wziąłem tę płytę? Dlatego, że już wracamy do tematu, bo nie powiedzieliśmy jeszcze nic o promieniowaniu kosmicznym, ale chyba zostawimy ten temat. Mhm. To promieniowanie, które dociera do Ziemi jako kaskada do powierzchni, może dotrzeć, promieniowanie jonizujące, bo to od tego zaczęliśmy, od tych samolotów, ale to zostawmy. Tak, ale jest jeszcze wtórne, ale jest jeszcze jeden czynnik. Myślę, że to też jest wiedza, którą warto przekazać. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że my teraz mówimy dużo na temat tego, jak wiele gatunków ginie. Szacuje się, że parę tysięcy gatunków ginie bezpowrotnie i to w ciągu, nie wiem, tygodnia, miesiąca, tak? No bo oczywiście jest tak duża bioróżnorodność, że tych tam much nikt nie liczy, nikt po nich nie tęskni, ale one giną bezpowrotnie. Ale ten okres, w którym teraz żyjemy, to jest piąty albo już nawet szósty okres wymierania. Mhm. Dlatego, że jest bardzo dużo gatunków w bardzo krótkim czasie bezpowrotnie wymiera. My się martwimy o te duże, jakieś tam, nie wiem, nosorożce, tak, które tam jeden czy dwa zostały. Teraz widziałem... chyba więcej zostało. Dobra, żartuję, ale widziałem kondory. Trzeba uściślić, bo zaraz ktoś ci napisze później, jakie dwa, jakie ja trzy widziałem. Ja wiem, znaczy ja jestem wdzięczny, jeżeli takie drobne... Ostatnio mnie rzeczywiście, wiesz, w takim ferworze, jak my tu mówimy, ja powiedziałem stopni Kelwina, nie? Kiedy mówi się Kelwinów i ktoś zauważył, że mówi się Kelwinów. Nie? Odebrać mu tytuł. A stopni Celsjusza, tak, odebrać mu tytuł, bo się pomylił, przewrócił. Okej, okay, wymieranie. Wymieranie. Teraz jest szóste, zdaje się. Natomiast pierwsze wielkie wymieranie, które miało miejsce prawie 400 milionów lat temu, które wybiło wszystkie trylobity i tam masę innych stworzeń, było najprawdopodobniej związane z faktem, że wybuchła w pobliżu supernowa. Mm-hmm. I tutaj to jest też temat, na który warto zwrócić uwagę, bo no, oczywiście ewolucja gwiazd, może kiedyś zrobimy odcinek jakiś taki szerszy, opowiemy o tym trochę więcej i bardziej kompletnie, ale gwiazdy te o masach kilkunastu i więcej mas słonecznych, kończąc swoją ewolucję, eksplodują. Także gwiazdy mniejsze, które w parach tam jakby ewoluują, też mogą wybuchać. Powiedzmy po prostu, że część gwiazd kończąc żywot w ciągu głównym eksploduje. I jest to eksplozja, która jest niezwykle energetyczna. To są już energie rzędu 10 do potęgi 45 albo 6 dżuli. To jest... Możecie sobie na tiktaki przemnożyć to wtedy... z naszą skalą. O Jezu, to tymi tiktakami można by pokryć całą Ziemię warstwą o grubości pewnie 100 kilometrów. Natomiast fantazjuję, ale można to przeliczyć. Spróbujcie, tak. Napiszcie w komentarzach, ile tych tiktaków by przeliczcie wyszło. Te kalorie na dżulę, tak, Wikipedia wam pomoże, a potem wiedząc, że jeden tiktak to tylko dwie kalorie i jego rozmiary, zobaczcie jak można, pobawcie się, jak kiedyś... Znaczy my już wam policzyliśmy, ile dżuli to jest tiktak i można sobie wyciągnąć z poprzednich odcinków to po prostu. W każdym razie, jeżeli supernowa wybucha gdzieś daleko, no to oczywiście świeci na naszym niebie, my ją widzimy, no bo jest bardzo, bardzo energetyczny ten wybuch, ale to, co jest naprawdę zabójcze, czyli to promieniowanie, bo materia do nas nie doleci, tak? To są zazwyczaj lata świetlne, ale promieniowanie elektromagnetyczne, w tym to jonizujące, ono może do nas dotrzeć, przy czym natężenie tego promieniowania maleje z kwadratem odległości. Czyli
jeżeli coś jest dostatecznie daleko, to do nas jakby dotrze tylko takie echo tego. Piąta woda po kisielu. Tak, coś, co my zarejestrujemy, ale nie będzie groźne. Natomiast jeśli supernowa wybuchnie w miarę blisko, nie wiem, 2 lata świetlne od nas, 5 lat świetlnych od nas, to może być niebezpieczne. Chyba nie ma takich gwiazd w pobliżu, które mogłyby zakończyć ten sposób na szczęście. Aż tak blisko, nie? Najbliżej jest chyba 50 lat świetlnych stąd. Tak, jest te, które są, lista gwiazd... Powinniśmy mieć taki zwój. Poczekaj, K Pegasi jest gwiazdą, która jest kandydatką i jest odległa o 150 lat świetlnych. No, ta gwiazda, o której... To jest już daleko. Ta gwiazda, o której się mówi ostatnio bardzo dużo, od paru lat, bo... drastycznie zmniejszyła, no tam o 15% to jest drastycznie, zmniejszyła swoje rozmiary, to jest Betelgeza. To jest ta jasna gwiazda w Orionie. Tutaj, żeby jakby pocieszyć, nie musicie ołowianych parasoli rozkładać, bo to, że wybuchnie supernowa, to jest jeszcze jedna rzecz. Ona też musi być w odpowiedni sposób najpierw, będąc jeszcze gwiazdą, skierowana w naszą stronę. Zdaje się, że chyba z biegunów najbardziej jest wystrzeli. Tak, bo te gwiazdy też mają pola magnetyczne, które też kształtują te wypływy w taki najczęściej właśnie bipolarny sposób. Więc jeżeli jest zwrócona dodatkowo właśnie biegunem w kierunku Układu Słonecznego, no to wtedy faktycznie moglibyśmy mieć... Nie wiem, bo są badania, Betelgeza jest na tyle z jednej strony bliską gwiazdą, to tylko 640 lat świetlnych tylko. No, tak być może już dawno wybuchła, ale teraz tak zbliża się do Ziemi ten strumień. Może jest już o 1 tydzień świetlny od nas, a my o tym nie wiemy. Ale dowiemy się. Ale dowiemy się. A gdy się dowiemy, będziemy wtedy weseli. Wtedy otworzymy szampany. Ja tylko mam nadzieję, że to się wydarzy 1 kwietnia. My, słuchaj, od kilku lat na Astrofazie zawsze 1 kwietnia jest z naszej strony ten sam żart, czyli że wybuchła Betelgeza. Część ludzi pisze w komentarzach później, że dali się złapać i biegli do okna. Pozdrawiamy. W każdym razie ja mam nadzieję, że to się w końcu wydarzy, żeby to było jak w tej bajce o Krzysiu, Jasiu czy innym Tobiaszu, który krzyczał za wilkiem. Jest taka gwiazda, ona już tam puchnie, już wyrzuca materię, Eta Carinae. Tak. To jeżeli ona wybuchnie, to ona może wybuchnąć, niektórzy mówią, bo jest wielka, ciężka, jako hipernowa wręcz. Mhm. Czyli to będzie tyle, że Eta Carinae jest jakieś 7000 lat świetlnych od nas. To będzie show po prostu. Więc Betelgeza, jak wybuchnie, nic nam nie grozi, poza tym, że miłośnicy nocnego, rozgwieżdżonego nieba będą niestety nieusatysfakcjonowani, bo jeżeli wybuchnie zimą, to ten blask będzie tak jasny jak księżyc w pełni, a wiadomo, że księżyc w pełni raczej nie ułatwia nam obserwacji, tylko utrudnia swoim blaskiem. Jest szansa, bo niektórzy mówią, że to jest przeszacowane, więc zobaczymy. Zobaczymy. Obiecujemy wam, tak, że zobaczymy. Czy inaczej, moi drodzy, stay tuned, jak to się mówi. Pozostańcie tuńczykiem. Emergency on planet Earth, tak? To jest bardzo, bardzo istotne. Jest tak czy inaczej niebezpieczeństwo, które czyha nad nami w postaci tych czynników kosmicznej pogody, które badamy, które staramy się w jakiś tam sposób ujarzmić, ale my nie mamy na to dużego wpływu. Na te czynniki, które rzeczywiście mogą być groźne, czyli te asteroidy, czyli te supernowe, a nuż jakieś tam gwiazdy może nie widać, może kosmici ukryli jakąś gwiazdę. Jest zabudowana sferą Dysona i my jej nie widzimy, a ona jest tuż za orbitą Neptuna i tylko czeka, żeby wybuchnąć. Tak, i wyłączyli grawitację jeszcze dodatkowo. No dobra, no tam mówię tuż, ale tak no, dosyć daleko. No. Kilkadziesiąt lat. Dobra, niech będzie. Jamiroquai. Myślę, że wielu kojarzy tę muzykę. To jest taki... Gość w kapeluszu dużym. Tak, on z jednej strony jest nawiedzonym takim pro-eko, wegetarianinem, a chodzi w kapeluszu niby oryginalnym, zrobionym z bizona. Może bizony nie są eko. Może trzeba pozbyć się wszystkich bizonów. Może wtedy będziemy żyć w czystym świecie. A jak pozbędziemy się wszystkich bizonów... Nie wiem, czy pokazać tę okładkę. Bo wziąłem jedną płytę... Co tam jest? Nie pokazuj. Pokażę w środku.
pokażę w środku. Tu jest, ja tę płytę pierwszy raz kupiłem z taką właśnie okładką. Okej. Gdzie jest taki ten świder wkręcony w głowę. Czaszkorożec. To jest Far Beyond Driven. To jest płyta grupy Pantera. Cenzura. Nie, no nie możecie sobie wygooglać. Tak, wygooglajcie sobie. Wiecie jak jest. Wiecie jak jest, tak, bo te algorytmy. Nie pomyślałem o tym. Wydawało mi się, że mówię, jak już to wszystko wybuchnie, to będziemy w takiej sytuacji, w jakiej. W tym miejscu. W tym miejscu, tak, jak okładka tej płyty. Muzyka doskonała. Jak ktoś potrzebuje. Tak wykrzyczeć się, tak? Mm-hmm. Tak czasami jest taka sytuacja, w jakimś filmie widziałem, że facet był tak mu się nagromadziło, że stanął i tak walił, że z zewnątrz tylko klakson było słychać. To jest właśnie soundtrack. To jest ten zespół, to jest ta muzyka. Chociaż na tej płycie jest Planet Caravan, utwór pierwotnie napisany przez Ozziego Osborna i grupę Black Sabbath, który przez ten zespół, ja byłem zdziwiony, że tak energetyczny, tak hardkorowy zespół potrafi też w takie delikatne nuty wejść. No słuchaj. I co? Trzeba pokazać się z różnych takich. Tylko kilka polecanek na koniec, co? To polecanki do tego chyba wrzucimy, żeby nie. Albo wrzucimy, tematu. Bo mam takie trzy książki, które nie są a propos tematu, ale są świeże i jestem świeżo po ich lekturze. To słuchaj, to zrobimy tak. Gwiezdny port, powieść graficzna George R. Martin, czyli od Pan Gry o Tron. Mamy Wojnę Cieni Marka Zelkowskiego. Tak. Mamy rok no i coś... 84 Orwella, który pewnie znacie. Tak, coś, co jest znane i warto do tego wracać. I o nich sobie więcej powiemy w odcinku ekstra, a tutaj jakby zaznaczone, że w tym temacie warto, jeżeli chcecie sobie odcinek posłuchać. Ekstra jest zamknięty, to może okładkę pokażemy. Dokładnie. W odcinku ekstra możemy dokładkę pokazać. To jest to. Więc okładka i te książki będą w odcinku ekstra. Więc widzisz, kosmiczna pogoda okazuje się, że potrafi być nawet bardziej zwariowana niż ta nasza pogoda, która tak. I tak jest coraz bardziej zwariowana, tak. Nie oszukujmy się w naszych ale rejonach. Ale jest przewidywalna. Pogoda jest coraz, co mamy coraz potężniejsze komputery, coraz lepsze programy i coraz więcej tych parametrów jest do programów wkładanych. Tutaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest tym instytutem, który ma naprawdę potężne komputery i te prognozy pogody, szczególnie te, które Pentium są... Pentium 4 mają. Pentium 4, tak, z koprocesorem, tak? Dokładnie. Tak, mają komputery. 2,6, nie, jak się ten procesor... 4,8,6. 4,8,6, ale były 2,8,6 2,8,6, tak, to ja pamiętam. To były demony szybkości wtedy. No, dokładnie. Nie, no to prawda, że te modele są klimatyczne i pogodowe coraz bardziej zaawansowane. Są znakomite i rzeczywiście w momencie, gdy korzystacie z prognoz pogody właśnie ICM-u, korzystacie z tych prognoz pogody takich na kilka godzin naprzód, że chcecie na jakąś tam wycieczkę i widzicie te mapy z opadami, to rzeczywiście się sprawdza. Meteorogramy tak zwane. Tak, ja wielokrotnie wiesz, patrzyłem, czy będzie deszcz, czy nie. Słuchaj, komputery są tak potężne, że do końca tej dekady przewidywane jest, że będziemy w stanie przewidzieć pogodę nie na 3 dni do przodu, tylko na 3,5 dnia do przodu. I to jakby pokazuje. Bo atmosfera działa na tyle chaotycznie, wszyscy słyszeli o efekcie motyla i o tym, że drobne jakieś sprawy, których nie jesteśmy w stanie uwzględnić w modelu, ani włożyć jakiegoś parametru do modelu, one mogą zaburzyć go na tyle, że po tych paru dniach to się wszystko niestety już rozłazi. Te równania różniczkowe, one mają, niestety dają nam takie pęki rozwiązań i te rozwiązania im dalej w czas, tym bardziej się rozchodzą. Dlatego właśnie patrzmy na prognozy pogody. W ogóle nie bierzcie za dobrą monetę tych prognoz pogody, tych, które mówią nam, że latem będzie ciepło, nie? Bo prognoza pogody, tak, na lato jest taka, że albo będzie ciepło, albo chłodniej, albo będzie padać, albo nie. Jak mówi Kazik, latem bywa nie gorąco. Natomiast prognozy na 2-3 dni to jest to, co maksymalnie można zrobić
z dużym prawdopodobieństwem, tak samo jak prognozy kosmicznej pogody. I te też coraz lepiej będziemy poznawać, bo mamy nowe instrumenty, tak jak wspominałeś, które satelity, chociażby Słońce tak. są w stanie kontrolować, Słońce obserwować. Mamy też coraz więcej obiektów w katalogu obiektów, które nam za ten kosmiczny deszcz mogą... Mamy więcej obiektów w katalogu obiektów. Dokładnie, katalogi obiektów puchną w szwach, tak. że tak powiem. Trzeba będzie mocniejsze te... Co, chciałeś mi dolać? Chciałem sobie dolać, ale nie wiedziałem, czy bezpośrednio dolać, czy... Dobra, okej. Zostawmy. No, także słuchajcie, kosmiczna pogoda, jak widzicie, tak jak mówiłem, też może dać nam się we znaki. Miejmy nadzieję, że nie doczekamy takiego momentu, kiedy da, tylko wcześniej sobie opracujemy pewne parasole, które nas przed tą pogodą ochronią. Schrony. Dokładnie, schrony. Więcej o Słońcu, bo o nim my tutaj mówiliśmy całkiem sporo na początku, ale więcej o tym, w jaki sposób to się dzieje, oczywiście w odcinku Ekstra. Serdecznie zapraszam Was do wspierania kanału. Tam macie wszystko w tym przycisku Ekstra wyjaśnione. Jak weźmiecie sobie odpowiedni próg, to dostęp do tych naszych treści Ekstra, nie tylko z Pop Science, ale i innych też uzyskacie. No i co? Widzimy się w kolejnym Pop Science. Ono wtedy... A! No, to już wiesz, kiedy przyjechać. Wtedy kolejne Pop Science. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.